Dzień dobry, witam serdecznie w 8 odcinku All New Comics Weekly Rebirth, podcastu, z którego dowiecie się, co aktualnie słychać w komiksowych uniwersach Marvela i DC oraz ich filmowych czy serialowych adaptacjach. No i jest ze mną, jak co tydzień, Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć. I Adam Antolski, Ankon Bruwa. Hej wszystkim. No i w tym odcinku mamy dla was porcję alternatywnych uniwersów, bo o tym będziemy mówić przede wszystkim, ale też kolejną po prostu dawkę komiksów z DC. Dzisiaj będzie bardzo DC-centrycznie, jeśli chodzi o omówienia komiksów. A także oczywiście newsy, ale wcześniej chciałbym krótko odnieść się do paru rzeczy, które były w ostatnim odcinku. Więc po pierwsze, tak jak miałem ten swój rant o Deadly Class, to zaraz potem jakby po prostu usłyszał mnie, odezwał się scenarzysta Rick Remender i powiedział w wywiadzie dla Comic Book Resources, że seria będzie kontynuowana i w ogóle ma plan rozpisany na kilkanaście dalszych numerów, że to w ogóle ma być jeszcze długo, długo kontynuowane. Po prostu przyjdą nowi ludzie do szkoły i będziemy mieli praktycznie wiele, w dużej części nową obsadę. Także fajnie. Druga rzecz, związana z naszym tutaj gdybaniem odnośnie nowego sidekicka dla Batmana, którym jest Duke Thomas. No i Duke, co prawda nie został w komiksie nazwany, ale jeden z tutaj słuchaczy przytoczył początek Endgame, gdzie pokazana taka wizja przyszłości, gdzie Batman razem ze swoimi pomocnikami walczy z jakimiś kosmitami czy czymś. No i tam jest faktycznie czarnoskóry sidekick w żółtym stroju, który najprawdopodobniej jest właśnie Duke'em Thomasem. Zdaje się, że Snyder to gdzieś tam potwierdził, ale nie mogłem do tego dotrzeć. No i w tym komiksie on się nazywał Lark, czyli kanarek, zdaje się? Czy skowronek? Skowronek chyba. W każdym razie mało takie... Co mają nietoperze z ptakami? Jak gdyby, czy ptaki pomagają nietoperzom na naturze, no fakt, czy coś? On ma niby te nietoperze na stroju, ale właśnie tam się nazywał Lark, miał motor z napisem Lark, więc prawdopodobnie. Aczkolwiek, jeszcze inna rzecz, którą zauważyli nasi słuchacze, faktycznie są żółte nietoperze. Okej. Okay. Istnieją i są żółte, naprawdę. Więc po prostu natura jest piękna po prostu. Czego byś nie wymyślił, to jest. Ja chciałem małą erratę do tego, co mówiłem w zeszłym odcinku powiedzieć, dlatego że zdarzyło mi się przytoczyć The Spectre jako najpotężniejszą istotę w uniwersum DC. Chyba użyłem właśnie określenia najpotężniejszy zamiast jeden z najpotężniejszych. Zazwyczaj, kiedy mówię o uniwersum DC, ignoruję całą rodzinę postaci z Lucyfera, dlatego że oni są bardzo odizolowani i faktycznie w tej hierarchii The Spectre jest na trzecim czy czwartym miejscu. Wyżej będzie Michał Anioł i Bóg. Więc tak, nie jest The Spectre najpotężniejszy. Jest gdzieś na trzecim miejscu. To chciałem tylko wnieść. Jeszcze jedna newsowa rzecz, to malutki newsik i tutaj też właśnie w odniesieniu do poprzedniego odcinka. To jest strasznie ciekawa wiadomość, że ten zeszyt Green Arrow Rebirth sprzedał się w naprawdę dużym nakładzie jak na ten tytuł, bo zdaje się 90 tysiącach egzemplarzy, co świadczy chyba o tym, że faktycznie ludzie są zainteresowani Green Arrowem w takim wydaniu, w jakim występował przed Flashpointem. Tak, także byli wypuszczeni, bo to była kiedyś bardzo popularna postać, wiesz, właśnie za czasów ranu Kevina Smitha i widać właśnie, że brakowało tego Oliego w New 52 i dobrze, że wrócił, cieszę się bardzo. No i najwyraźniej cała reszta świata też się cieszy. Natomiast przejdźmy sobie w takim razie do newsów już z tego tygodnia. I rzecz, która w zasadzie pojawiła się zaraz po tym, jak nagrywaliśmy poprzedni odcinek, czyli Joe Quesada, zdaje się, wypowiedział się na temat tego, kto ma prawa do Namora. I powiem szczerze, że jak czytałem nagłówki Namor w Marvelu, albo czy Namor już jest w Marvelu i ogólnie czy Marvel ma już prawa do Namora, to oczywiście mnie to ta wiadomość bardzo ucieszyła, no bo jestem fanem Namora i chętnie bym go zobaczył więcej, a już tym bardziej chętnie bym go zobaczył w MCU, gdzie myślę, że miałby miejsce. Oczywiście by nie mogli wspominać, że jest mutantem, ale myślę, że i tak by się znalazło dla niego miejsce. Natomiast kiedy się wczytałem w te newsy, to w zasadzie wynikało z nich tylko to, że Joe Quesada zaczął sobie gdybać, że no nie jest w Foxie i nie jest w Sony, więc pewnie jest w Marvelu. Pomijając zupełnie kwestię tego, że Namor wcześniej zdaje się, że należał do Universalu, więc strzelam się jeszcze trochę z okrzykami radości, zanim oficjalnie to chyba potwierdzi Marvel, chyba że już to zrobił, a ja to przeoczyłem. Wydaje mi się, że Namor, tak samo jak i Hulk, należą w jakimś stopniu nadal do Universalu. Wiem, że była cały kłopot Marvela w Hulku, właśnie obsłudze Hulka, jak gdyby, bo nadal prawa do niego chyba pozostają w Universalu, po prostu mają podobny deal, co mają dużo lepszy tak naprawdę. Mają z Universalem jak Sony w tej chwili, a propos Spidermana. Nie, te prawa trochę jak inaczej wyglądają? Wyglądają. Wyjaśnij trochę. Z Universalem oni mają takie coś, że Hulk
nie może pojawić się w solowym filmie zrobionym wyłącznie przez Marvela. Mhm. Jakby do tego prawo ma Universal. Trzeba się zastanowić w ogóle, jak te deale były spisywane w tym momencie. No ale tak wyszło, czyli do grupowych filmów Hulk może spokojnie trafiać, dlatego możemy go zobaczyć w Avengers, dlatego jest podpisany pod Thora, ale filmu The Hulk nie możemy zobaczyć. Znaczy, gdyby Universal zrobił, to moglibyśmy, tak? Znaczy, ten film The Incredible Hulk z Edwardem Nortonem był, i tam jak widzicie jest logo Universalu, ponieważ oni zajmują się dystrybucją i oni mają hajs z dystrybucji. I tam to działało na innych zasadach, wiecie, wtedy Marvel jeszcze nie należał do Disneya i jakoś tam to było. Natomiast jeśli mówimy o czysto solowym filmie Hulk, no to może muszą to zrobić właśnie z Universalem i dogadywać się, czego nie chcą robić ewidentnie, więc wolą Hulka umieszczać w filmach solowych, znaczy drużynowych, no i się z tym po prostu nie srać. I wydaje mi się, że z Namorem natomiast, jak z tego, co Kevin Feige mówił, to mówił o jakichś różnych dealach, które są jeszcze stare i tak dalej, trzeba to jakoś umieszczać. I wydaje mi się, że wygląda to tak, że na przykład do serialu mogą nie mieć, albo do filmu. I możliwe, że Marvel chce uniknąć sytuacji, w której na przykład oni zrobiliby film, a na przykład Universal miałby prawo zrobić serial i sobie by walnęli i wiesz, i próbowali na popularności pojechać, czy coś takiego, bo jakby nie mieliby na to wpływu. Wydaje mi się, że po prostu oni nie chcą wchodzić w bajzel Hulkiem i o, może być solowym, ale nie może być tu, ale może być tylko z trzema osobami, a nie z dwoma. Nie wiadomo, jak te deale były spisane i wolą poczekać, aż odzyskają kompletnie wszystkie prawa do Namora, zanim cokolwiek z tą postacią zrobią, co zresztą uważam za chyba słuszne. Okej. Okay. No i gdzie byście tego Namora widzieli w takim razie w uniwersum Marvela? Na dnie morza. Ale w sensie jako antagonistę, czy jako antybohatera, jako czy, takiego... czy jako postać w osobnym filmie, czy wolelibyście, żeby po prostu się pojawiał w filmach jako ten dupek, który się pojawia w komiksach? Na pewno przydałby się przynajmniej jeden solowy film, ale widziałbym dla niego dłuższe miejsce, jak gdyby wszystkich zespołowych filmach. Nie widziałbym go jako antagonisty wcale. Myślę, że to jest postać, która raczej... Nie jesteś pewny, jaki jest jej deal, co ona chce zrobić, jakie są jej cele? Ja myślę, że nie potrzebuje solowego filmu. Można go spokojnie wrzucić do innych filmów, gdzie właśnie by się pojawiał jako ten dupek, który uważa, że wie więcej i jest silniejszy od wszystkich. Ale tak samo nie jako antagonista, bardziej taki niechętny, wiesz, sojusznik czy coś w tym rodzaju. No ja bardzo chętnie też bym go zobaczył właśnie raczej jako po prostu trzecią siłę w jakimś filmie, po prostu, no kogoś w rodzaju Black Panthera na przykład, kogoś z własną agendą, z własnymi celami, który tam powiedzmy w którymś momencie do której ze stron konfliktu w danym filmie się przychyli. Myślę, że w takiej roli by grał najlepiej, no i chętnie bym właśnie chciał, żeby to był ten komiksowy Namor, taki nie do końca przyjemny. Dobra, to teraz tak, jeśli już jesteśmy przy temacie filmów, to króciutko jeszcze powiemy sobie o tym, że ogłoszono że oficjalnie, że Suicide Squad będzie miał PG-13 i dla nas pewnie nie jest to żadną niespodzianką, bo to już było zapowiadane od dawna, natomiast część internetu się rozczarowała, bo myśleli, że będzie R-ka i że w ogóle będzie brutalnie i będzie przemoc i seks i tak dalej, ale reżyser powiedział, że wcale Suicide Squad nie potrzebuje wyższej kategorii, żeby być wystarczająco edgy. Ja się z nim zgadzam. Moim zdaniem fajnie będzie pokazać, że można zrobić film, znaczy fajnie będzie. Myślę, że to jest, że to jest jak najbardziej tutaj w zasięgu, żeby zrobić film, który nie jest grzecznym widowiskiem dla dzieciaków, ale jednocześnie no, będzie w tej kategorii się zawierał, wcale nie będzie potrzebował niczego więcej. No to nie jest Deadpool. Zacznijmy może od tego, że wielu ludzi trochę mylnie postrzega właśnie sukces Deadpoola jako otwartą ścieżkę, że teraz wszystkie filmy superhero będą R-ką i tak dalej. No nie wszystkie potrzebują tego i Suicide Squad wbrew pozorom nigdy nie był takim komiksem jak Deadpool. Nigdy nie był aż tak, no może do niedawna przynajmniej, aż tak hiperbrutalny. Tak, też się zgadzam, szczególnie, że ten film już był planowany od początku jako PG-13, więc właściwie tutaj to nie jest tak, że planowali R-kę i teraz zdradzili fanów czy coś takiego. Od początku była mowa o PG-13, więc czemu nie mają skorzystać z tej dodatkowej widowni? Mi to w żadnym wypadku nie przeszkadza, tym bardziej, że ludzie nie powinni zapominać, jak bardzo zostały naciągnięte dzisiejsze ramy PG-13. To jest trochę coś innego niż lata temu. Dzisiaj po prostu to, co można pokazać w PG-13, to wręcz czasami ludzie się dziwią. Chwila, to nie była R-ka? No nie, bo krew nie bryzgnęła na kamerę, tylko gość trzymał się za zakrwawiony brzuch, powiedzmy. I tak, była o tym mowa.
No przepraszam, tak, więc przepraszam. Nie, jasne. I chodzi właśnie o to, że to jest tak naciągane, nawet w PG-13 jest najlepsze, że można, jest zasada, która mi zawsze rozbawia, można w całym filmie rzucić jednego fucka. Tak. To jest strasznie zabawne. Albo jedno shit. To jest strasznie zabawne. Albo jedno shit i zdaje się, w Batman v Superman było jedno shit. Tak, i w na przykład First Class Wolverine powiedział go fuck yourself. I to dalej było w PG-13, właśnie dlatego, że można rzucić jedno fuck i to dalej jest PG-13. To jest strasznie śmieszne. Właśnie była mowa a propos R-ki Batman v Superman na Blu-ray, kiedy jeden z właśnie z producentów wypowiedział się na ten temat, dlaczego ten film będzie R-ką w wersji rozszerzonej. No dlatego właśnie, że te podziały są trochę absurdalne i po prostu jeśli dodadzą jeszcze jedną scenę walki, to to już by była R-ka. Tak to no dziwnie tak. działa. To, bo one jest... są strasznie, strasznie dziwne. Tam, jak poczyta się, co jest potrzebne, żeby była R-ka, a żeby nie była R-ka, to to są dosłownie jakieś drobne ujęcia, jakiś zwrot kamery w innym momencie, który tu nie pokazał, jak krew bryzgnęła tu, tylko bryzgnęła tam. Nie było to widoczne tak bardzo. Można pokazać krew, można pokazać gościa, który leży w kałuży krwi. To jest dalej PG. Ale jak mu, nie wiem, ta krew w momencie, kiedy ona eksploduje mu z brzucha, to już jest R-ka. To jest tak... No, a mówię, równocześnie dla mnie, nie możesz ja się pokazać, nigdy nie przejmuję tym. A równocześnie nie możesz pokazać pistoletu skierowanego w stronę kamery na przykład. I to już może sprawić, że dostaniesz R-kę. Między innymi dlatego była taka scena z Mrocznego Rycerza, kiedy Joker celuje pistoletem w kamerę i musieli ją wyciąć, bo inaczej by była R-ka. Tylko przez tą jedną scenę. No nic, może dostaniemy na Blu-rayu wydanie R, gdzie będzie celowanie do kamery z pistoletu, albo dwa faki, albo wiecie, gwałt w więzieniu czy coś. Po prostu pamiętajmy wszyscy, że tak długo jak to nie jest film na poziomie Deadpoola, no kiedy naprawdę... Snyder nie reżyseruje, więc nie będzie gwałtu w więzieniu. Tak. To tylko Batman dostanie. Ja mówię, że póki to nie jest film na poziomie Deadpoola, w którym naprawdę musisz pokazać, jak gość tam się, wiecie, regeneruje i ma nóż wsadzony w głowę i tak dalej, to nigdy nie ma co przejmować się kategorią wiekową pomiędzy PG-13 a R, bo właśnie jak powiedzieliśmy, to są często takie malutkie detale. No pewnie interesują głównie montażystów po prostu i już. No i dobra, ostatni nasz news, który myślę, że bardziej interesuje was, więc oddaję wam zaraz głos, bo zbliża się E3, wiadomo, więc coraz więcej newsów na temat gier wycieka. Między innymi ostatnio się dowiedzieliśmy jakichś tam malutkich rzeczy o Watch Dogs 2, ale też o innym sequelu, jakim jest Injustice 2. Więc ja tego teasera czy trailera nie widziałem jeszcze, więc chętnie się dowiem w takim razie, co nim widać i jak się nam prezentuje. Znaczy, teaser właściwie nic konkretnego nie mówi. Widzimy, jak Batman się tłucze z Flashem, potem się tłucze z Supermanem, potem Supergirl się pojawia. Jej, wreszcie Supergirl. Jeszcze kilka innych postaci się tak tłuką w mroku i jest przy tym cała długa narracja o tym, jak to walka zmienia człowieka, sprawia, że dorasta, że staje się silniejszy i to właściwie tyle. Nie ma nic gameplayu, nic właściwego, żadnych wskazówek, o czym będzie opowiadać fabuła, z wyjątkiem tego, że będzie coś w rodzaju, nie wiem, Fight Clubu czy czegoś. Pojawi. No i tego, że Supergirl się pojawia, to nie jest fabuła, to jest po prostu nowa postać w bijatyce. Tak, tak. I jest kilka rzeczy, kilka detali, które mnie zainteresowały, między innymi jak gdyby Batman ma taką zieloną poświatę na swoich rękawicach, co wskazuje mi na jakiś wpływ zielonych latarni. Być może to będzie coś w rodzaju tej zbroi z Batman Rises, Hellbat ona się nazywała, zdaje się, Hellbat Armor. Mhm. I która była zasilana baterią zieloną. Albo będzie to coś w rodzaju rękawicy Krona, rękawica Krony to był taki prototyp zielonego pierścienia, która tylko, że była w formie rękawicy. Tylko, że nie widzieliśmy, jakby właściwie tego używał, jak broni zielonych latarni, po prostu mu się świeciło na zielono. Więc może się mylę. Może to po prostu wybór taki stylistyczny. Podoba mi się też wybór stron, dlatego że widzimy w tym zwiastunie, jak Supergirl atakuje Supermana w obronie Batmana. To mi się wydawało bardzo ciekawe. Nie wiem, czy to będzie kontynuacja, to na pewno nie będzie prequel. Czy to będzie jeszcze jedna alternatywna ziemia. Mam nadzieję, że to ostatnie. Z tego, co ja słyszałem, to będzie kontynuacja. Tylko okay. Nie do końca wiem, jak ją mogliby napisać, ale słyszałem, że ma być to kontynuacja. Oczywiście wiadomo, jak to bywa. Nikt nie powiedział tego na pewno. Nie przykładałbym absolutnie żadnej wagi do czegokolwiek, co widziałeś w tym teaserze, poza efektami
i jakimiś takimi bajerkami, w sensie kto z kim walczy. Bo zwróć uwagę, że Superman walczy z Batmanem, a potem... Nie, przepraszam, z Flashem, a potem Batman tłucze tego samego Flasha. A potem Flasha to wygląda jakby... nie lubi. A potem to wygląda jakby było, wiesz, free for all i wszyscy skakali na siebie. To raczej była taka pokazówka, po prostu, patrzcie, bohaterowie się leją, niż jakakolwiek, wiesz, hint do fabuły. Natomiast ja zauważyłem co innego, co jest ciekawe. Wszystkim pojawiły się zbroje i raczej to będzie jako jakimś elementem zarówno gameplayu, jak i być może fabularnym właśnie. Tak, to prawdopodobnie. Każdemu, czy Batmanowi, czy Flashowi, czy nawet dla Supergirl, czy Supermanowi pojawiła się jakiegoś rodzaju zbroja, jakiś armor się na nich tak nałożył w pewnym momencie. Więc zastanawiam się, czy to nie będzie w tą stronę jakoś, coś z tym będzie ważnego. Wszyscy będą, nie wiem, Armor Wars, czy coś takiego. Natomiast teaser był po prostu efekciarski i tyle. Tutaj nie można się jarać fabułą, bo jej nie było, nie można się jarać gameplayem, bo go nie było. To była po prostu efekciarska nawalana bohaterów. A czy jaracie się samą perspektywą gry nowej z Injustice? Tak, ja się bardzo jaram, dlatego że bardzo lubię to uniwersum. Bardzo lubię grę, bardzo lubię komiks, który powstał na jej podstawie. I chciałbym mieć więcej. Dla komiks się już kończy. Będziemy mieć już niedługo ostatnie numery i będzie miło jak gdyby wrócić do tego świata w tej wersji growej. I jeśli to będzie kontynuacja, to nawet bardziej się tym jaram, dlatego że jak gdyby to uniwersum wybuchło w czasie Convergence i myślałem, że już nic nie będzie, a tutaj jednak okazuje się, że się myliłem i dzięki Bogu, bo naprawdę lubię to uniwersum. Ja się jaram, jeśli chodzi o uniwersum, bo też właśnie komiks mnie bardzo wciągnął i no, zobaczymy jak pójdzie gra, czy ona właśnie doda coś dalej, przez co na przykład komiks będzie mógł iść dalej, czy może... Nie wiem, czy jest sens robić alternatywną, jeszcze inną ziemię i pisać Injustice coś tam w innym świecie i pisać to od nowa, tylko w inny sposób. Nie wiem, czy to by się przyjęło, wydaje mi się, że ludzie już przywykli do tego, jak to wygląda. Chociaż z drugiej strony za dużo postaci zginęło, żeby to sensownie pisać. Zawsze mogą po prostu przeskoczyć do jeszcze innej ziemi, albo wziąć postacie jeszcze z innej ziemi dla wsparcia, wiesz. No zrobić ten manewr, co zrobili w zasadzie w samym grze, nie? Tak, teoretycznie tak. Natomiast jeśli chodzi o sam gameplay, no nie byłem aż takim fanem tej gry, po prostu... obok mieliśmy, zaraz później wyszły ich Mortal Kombaty i one są dużo, dużo lepiej zrobionymi bijatykami w tym klimacie. Ale z drugiej strony, ucząc się na błędach, ucząc się na rzeczach, którym ludziom się podobało i nie podobało, jeżeli teraz nowy Injustice zostanie wzbogacone o elementy gameplayu, trochę dadzą więcej dynamiki, która pojawiła się później właśnie w częściach Mortal Kombat, to myślę, że ta gra może tylko zyskać, no bo pierwszy Injustice jest jednak starsze. Także na pewno sprawdzę. No ja w sumie nie jestem za bardzo fanem bijatyk, więc nawet gdyby ta gra była super, to prawdopodobnie bym ją nie zagrał, bo jakoś właśnie mnie takie typowe mordobicia, szczególnie dwuwymiarowe, takie wiecie, jak właśnie Mortal Kombat ostatnim, nie bawią. Ale kurczę, gdyby na przykład zrobili znowu fajny komik z tym, no to bym chętnie go przygarnął. Chociaż w sumie no Tom Taylor się tutaj w DC nie udziela niestety, więc prawdopodobnie aż tak dobrze jak poprzedni Injustice nie będzie, ale sam komiks bym chętnie sprawdził. No i tyle, jeśli chodzi w takim razie o nasze newsy. No i przejdźmy sobie w takim razie do pogaduszek na temat rozmaitych alternatywnych uniwersum. I skłoniło mnie do tego to, że ostatnio mnie coś wzięło, nie wiem co mi strzeliło do głowy, ale zacząłem sobie czytać rozmaite komiksy z Ultimate Marvel, czy Ultimate Comics, w zależności jak tam, które nazewnictwo komu pasuje. I powiem wam szczerze, że to się fajnie czyta teraz z perspektywy czasu, wiedząc, że to uniwersum już nie istnieje, że stanowi pewien relikt epoki i znając całe losy, powiedzmy, tego świata. Bo jest w tym świecie sporo fajnych pomysłów i takich pomysłów, na które scenarzyści w mainstreamowym uniwersum by nigdy nie poszli, albo w kierunku których by nigdy nie dali rady iść, no bo po prostu sama forma takiego mainstreamowego uniwersum to uniemożliwia. Natomiast oczywiście jest sporo głupot, jest sporo takich rzeczy, które no, są po prostu właśnie znakiem czasów. Szczególnie to widać w początkowych latach właśnie Ultimate Universe, które było mniej więcej tym samym co mainstreamowe, tylko bardziej edgy i takim bardziej brutalnym i jest więcej seksu i wszyscy sypiają ze sobą, wszyscy się wkurzają na siebie. Kapitan Ameryka zabija ludzi i wszyscy, nikomu to nie przeszkadza. Co jest trochę słabe, ale później właśnie sytuacja trochę wymusiła na autorach masę kreatywności. To mi się strasznie podoba w tych trochę późniejszych latach Ultimate Universe, kiedy ono już trochę dogorywało i po prostu
Marvel najwyraźniej już nie miał aż takiego parcia na to, żeby nie traktował tego uniwersum aż tak serio, więc po prostu autorzy mieli tam dużo więcej swobody niż normalne uniwersum. Strasznie fajny był pomysł z Makerem i z tym jego miastem, które stworzył Maker właśnie, jeśli ktoś nie wie, no to jest alternatywny Reed Richards właśnie z Ultimate Fantastycznej Czwórki, który był młodym człowiekiem i któremu na głowę zwaliło się tyle rzeczy, że w którymś momencie po prostu mu odbiło i stwierdził, że świat jest chujowy, więc on go zmieni na lepsze, więc założył całą nację, zebrał ich wszystkich do takiego jakby kopuły i tam siedzieli przez 1000 lat, bo tam pod tą kopułą pływał czas szybciej i wyewoluowali w idealnych ludzi i stwierdzili, że w takim razie zaczną przejmować ziemię, więc przejęli prawie całą Europę. To był właśnie jeden z tych pomysłów, na które po prostu były tak absurdalne, że aż fajne. Albo na przykład X-Men, którzy brali udział, albo jeszcze wcześniej, na przykład Stany Zjednoczone się rozpadły na ileś tam frakcji. Część ziemi była zajęta przez Sentinele, część ziemi zajęły jakieś bojówki, Kalifornia chciała się uniezależnić i tak dalej. I Kapitan Ameryka został prezydentem USA tylko po to, żeby zebrać ich wszystkich do kupy. No to jest piękne po prostu. I walczyli tam razem. No i mutanci z racji tego, że na przykład pomagali w tym konflikcie, to oni wówczas w ogóle, mutanci byli długo w uniwersum Ultimate w ogóle tępieni i na przykład policja i różne służby porządkowe mieli prawo na przykład strzelać do mutantów, tylko ich widzieli, bo automatycznie byli zagrożeniem. No i po udziale na przykład w tej wojnie domowej dostali swój skrawek ziemi i jeśli ktoś jest fanem X-Men, to mógł obserwować, jak po prostu dostają taką pustynię w środku USA, takie po prostu wasteland typowy, no i próbują tutaj swoimi siłami jakoś zbudować swoją społeczność tutaj, co też się strasznie fajnie czytało. Co prawda ta historia trochę biegła donikąd i to jest też problem Ultimate Universe, że te historie później one gdzieś tam biegły, ale w którymś momencie już dostali widocznie wytyczne od Marvela, że będzie koniec niedługo, więc już wszystko zmierzało w tym kierunku takiego wielkiego kataklizmu. Najpierw był Galactus, potem Inkursja ta ostatnia, no i się skończyło. Ale mówię, tam jest tyle szalonych rzeczy, że warto by to poczytać. I właśnie bardziej mi się podobają te takie mniejsze serie, te takie mniej znane, te wszystkie takie miniserie Ultimates, które były już po Ultimatum, gdzie wszyscy zginęli, niż te pierwsze, te Millara, bo to właśnie był taki relikt czasów, natomiast potem ta kreatywność autorów trochę wzięła górę. Także ja bym mimo wszystko, mając świadomość, że no większość z tych historii to jest takie typowo komiksowe, to są takie typowo komiksowe absurdy i nie ma co tego traktować poważnie, to jednocześnie bym jednak zachęcał, że jeśli ktoś chce takie mniejsze historie w bardziej spójnym, mniejszym świecie, bo czuć, że Ultimate Universe jest dużo mniejsze niż ten normalny mainstreamowy Marvel, no to polecam. Czy macie jakieś w ogóle doświadczenia z Ultimate Universe? Moje doświadczenia z Ultimate Universe ograniczają się do Spidermana i to zarówno Petera Parkera, sam początek, kiedy szybko zrezygnowałem, i Milesa Moralesa, do X-Menów, do samego początku i do Fantastycznej Czwórki z jakiegoś powodu. Jak gdyby czytałem bardzo mało Ultimates, nie czytałem Ultimatem, prawdopodobnie jestem dzięki temu zdrowszym człowiekiem. Ale generalnie to właściwie tylko X-Menów oceniałem negatywnie, tak jednoznacznie. Dlatego, że Fantastyczna Czwórka mi się podobała. Wbrew wszelkiej krytyce, jaki ten komiks dostaje, który akceptuję, dlatego że on jak gdyby umniejsza rolę tego zespołu w całym uniwersum. Wydaje mi się, że to był całkiem dobry reboot dla tej rodziny, który ustanawiał jej nowe miejsce w uniwersum, które bardziej było spójne z rzeczywistością, dlatego że we współczesnych czasach mało osób tak naprawdę przejmuje się Fantastyczną Czwórką i oni mają, moim zdaniem, mają swoje miejsce w uniwersum, ale w mainstreamowym uniwersum Marvela oni nigdy mnie nie kupowali jako taki jeden z głównych, najważniejszych zespołów, poza tym oczywiście historycznym, poza komiksowym znaczeniem. Jeśli chodzi o Spidermana, to nie podobał mi się Peter Parker, Miles Morales mi się bardzo podobał. Dlatego, że Peter Parker to była dokładnie ta sama ta sytuacja, o której mówisz. To było dokładnie to samo, co znaliśmy wcześniej, tylko bardziej edgy. I wszystko było bardziej tak przesadzone, wymaksowane, potwory były większe i tak dalej. I to się zrobiło dla mnie potwornie nudne w pewnym momencie. Kiedy wprowadzili Milesa, to dodało zupełnie nowego smaku. Ta postać już była jak gdyby częścią tego uniwersum i podobał mi się cały wątek z dziedzictwem Spidermana. Dlatego, że zazwyczaj, kiedy mówimy o dziedzictwie, o bohaterze, który dziedziczy schedę po innym, to mówimy o jakimś jego wychowanku, czy jakimś jego pomocniku, współpracowniku i tak dalej. W przypadku Milesa to nie było to. To było jak gdyby
wezwanie sumienia, że to, on też ma te moce i to byłoby słuszne podjąć się tej samej działalności, jakoś uhonorować śmierć Petera Parkera, który też umarł w bardzo godny sposób. To nie była bezsensowna śmierć. I jeśli chodzi teraz na koniec X-Menów, X-Meni od początku, co tylko czytałem i próbowałem czytać z Uniwersum Ultimate, to był kompletny śmieć. Dialogi były okropne. Wszyscy dostawali histerii o byle co. I szczególnie na samym początku, zdaje się, Ultimate X-Men jest taki chyba, nie wiem, z 5 stron, gdzie mamy tylko Quicksilvera, który ma ból dupy o wszystko. Że tata go nie kochał. Że tata go nie kochał, że świat go nie kocha i że wszystko jest chujowe. I że w ogóle jakoś to strasznie mi się ciężko czytało i nigdy nie byłem w stanie się wciągnąć w Ultimate X-Men. Chociaż bardzo lubię X-Menów z głównego uniwersum. Jeszcze z czasów Ranu Morrisona, czy późniejszych. Whedona na przykład właśnie. Moje doświadczenia z Ultimate są prawie wyłącznie negatywne. Tak, lubię Milesa, ale jakoś nigdy nie byłem jego mega wielkim fanem. Zawsze wolałem Petera, a Peter z Ultimate to jest w ogóle jakaś porażka. Jak zacząłem czytać komiksy Petera z Ultimate, to je odłożyłem bardzo szybko, bo to było tego się czytać nie dało praktycznie. Milesa się dało na szczęście i w sumie fajnie, że ta postać została przeniesiona, ale nie licząc tego, Avengers było tak beznadziejne po prostu, to było... Znaczy Ultimate, to? Tak, Ultimate, przepraszam, bo to była ta wersja, tak. Ja miałem w ogóle wrażenie, że w pewnym momencie, w ogóle Ultimate było skierowane na początku do młodszego widza, co jest najzabawniejsze. I chodziło o to, żeby właśnie się w tym wszystkim połapać, a kiedy stwierdzili, że fuck this, to w tym momencie po prostu poszła tak, nie wiem, wydawało mi się, że tam Miller sam siebie próbował też prześcignąć w tym, co zrobi bardziej właśnie edgy, co zrobi bardziej szalonego, co extreme. Tutaj, extreme totalnie, wiesz, lata 90. się skończyły, ale on je przywróci z powrotem, on pokaże, że lata 90. mogą wrócić i być jeszcze bardziej extreme. I po prostu to jest takie, nie wiem, jak na przykład czytałem Marvel Zombies, to miałem gdzieś w głowie takie tą świadomość, że to jest wszystko z takim mocnym przymrużeniem oka i że to wszystko jest w tym takim realiach świata Marvel Zombies. Ultimate to było robienie czegoś takiego, ale teoretycznie w normalnym świecie Marvela. I to było generalnie już czasami zbyt creepy, zbyt takie popierdzielone. Właśnie, a propos Marvel Zombies, powiem jeszcze coś. Chciałem powiedzieć, że cieszę się, że zaorali ten świat, zabrali z niego to, co najlepsze, czyli Milesa, a reszta może pójść się spalić i mam to gdzieś, szczerze mówiąc. To nigdy nie czytałem tego dużo i nigdy nie czytałem tego z przyjemnością, więc good riddance, jak to się mówi. Ja chciałem coś powiedzieć a propos Marvel Zombies, bo Marvel Zombies się właśnie pierwszy raz pojawili w tej Ultimate Fantastycznej czwórce, gdzie mieliśmy długi moment, kiedy Reed Richards z Uniwersum Ultimate kontaktował się z Reedem Richardsem i wtedy nam jak gdyby dawano do zrozumienia, że to jest Reed Richards z tego głównego uniwersum Marvela, 616. Tak, i to jest w ogóle o tyle ciekawe, że było powiedziane dosyć wcześnie na samym starcie tego uniwersum, że to uniwersum nie będzie w ogóle mieć żadnych crossover z głównym uniwersum, czego ludzie zaczęli oczekiwać w jakimś czasie, ale oni mówili, że nie będzie żadnych crossoverów. I szczerze mówiąc się trzymali do tego prawie do samego końca. I właśnie wtedy ten pojawienie się Reeda Richardsa właśnie anonsowano jako crossover. Chyba ta storyline się w ogóle nazywał crossover chyba po prostu. I wszyscy byli, wow, że to będzie Reed Richards i spotkają się we dwóch po raz pierwszy w ogóle postacie z Ultimate i z mainstreamowego uniwersum. No ale wyszło jak wyszło, okazało się, że to tylko zmyła. Fantastyczna zmyła swoją drogą. To świetny zwrot fabularny. Dlatego, że właśnie kiedy pierwszy raz czytasz Marvel Zombies w Ultimate Fantastycznej Czwórce, to spróbuj się postawić w pozycji czytelnika, który jeszcze nic nie wie o tym uniwersum, jeszcze nic nie wie i od razu jest przeniesiony na głęboką wodę do tego postapokaliptycznego horroru, gdzie wszyscy są zombie. To jest naprawdę fantastyczny zwrot, szczególnie, że ta fantastyczna czwórka z Zombie Universe przeniosła się do uniwersum Ultimate, przez jakiś czas tam siedzieli. I to była jakby cała drama, jak ich tutaj utrzymać w miejscu, co zrobić, jeśli uciekną, w końcu uciekli i tak dalej. I ja bardzo lubię Ultimate, Fantastyczna Czwórka. Myślę, że to jest bardzo niedoceniony komiks. Jeśli ktoś chce polubić ten zespół, a nie jest przekonany i próbował się przekonać komiksami z głównego uniwersum i mu nie wychodziło,
to myślę, że to wersja z Ultimate jest tym dokładnie, czym uniwersum Ultimate chciało być pierwotnie, czyli takim świeżym, nowym podejściem, bez bagażu doświadczeń poprzednich inkarnacji tego zespołu, czy tych postaci, które jak gdyby jest w stanie zachęcić nowych czytelników. Tutaj jeszcze warto wspomnieć, przy Fantastycznej Czwórce mówimy o tym, że Miles został przeniesiony, natomiast nie wolno zapomnieć, że Maker również funkcjonuje teraz w świecie 616 i jest takim trochę karykaturalnym vilanem, który ma swój, oni się nazywają Swarm, czy Hive, czy coś tam, co wiecie, pisane tak jak Shield z kropkami i generalnie nikt nie wie, co to znaczy i to nie ma znaczenia, to jest złe. I generalnie Maker jest takim gościem, który właśnie cały czas ma swoje wielkie plany i cały czas mówi, jak on to wszystko kontroluje, ale trochę to zaczyna brzmieć, jakby chciano go pisać jak takiego trochę Zimo właśnie. Ostatnio był taki tekst o tym, że on ma wszędzie swoje takie mikrokamerki, nanokamerki, które wszystko obserwują. Po czym szybko dodaje, ale nie w kiblach. Jestem na tyle przyzwoity, że nie będę ich podglądał w kiblach. Na co jego tam swarm vilani mówią... Panie, to zaszczyt służyć ci i patrzeć, jak oni, już dwa słowa, defecate, only to inform you about it, czy coś takiego. I on taki, ich, wiesz, jest pisany z takim mocnym przymrużeniem oka, ale to jest ten sam Reed Richards, dokładnie ten sam, który funkcjonował w Ultimate Universe. Szkoda trochę, że przerobili go na taką karykaturę, bo nawet jeśli to się to dobrze czyta, to jest to trochę marnotrawstwo fajnego wylana, bo akurat ten, bo akurat Maker, szczególnie w serii Ultimate Comics, Ultimates, bo ogólnie te serie się zawsze nazywają w taki sposób, że trudno je zapamiętać po jakimś czasie, bo jest po prostu 5 razy Ultimate na przykład w tytule. Ale ta seria, która jest pisana najpierw przez Hickmana, a potem przez innych autorów, nie pamiętam już niestety nazwisk, no naprawdę ustanawia go jako bardzo fajnego wylana. Jednego z tych, którzy nie są źli, znaczy nie widzą siebie jako złych. On nie jest zły, bo jest zły, tylko on uważa po prostu, że wie lepiej, jak doprowadzić ludzkość do rozwoju i w ogóle on chce dobrze po prostu dla ludzkości, dla jej rozwoju i tak dalej. Więc to jest jeden z tych bardziej niebezpiecznych, powiedzmy, przeciwników, no bo on uważa, że to, co robi, jest słuszne, więc wiadomo. Na przy okazji to też jest ciekawa postać jako taka, no mówię, on ma 1000-letnią wiedzę w głowie i jednocześnie jest też, ma też trochę inne moce niż właśnie Reed z głównego uniwersum, bo on na przykład tutaj w ogóle nie ma jakby układu, nie ma w ogóle żadnych narządów wewnętrznych ani nic takiego, jest po prostu taką jednym blobem, taką wielką masą, nie musi spać, jeść, nic, w zasadzie jest po prostu, żyje z jakiegoś powodu. Właściwie teraz warto dodać, że nie jest masą, ale jest... jak to powiedzieć, slices, tak? Po tym, co zrobił mu jakoś się nazywa Molecule Man. Więc teraz, tak, okay. Więc teraz on jest chodzącymi kromkami, które są ze sobą połączone. No fakt, to mamy zmianę w kanonie w takim razie. Ale nie, ale sam jeśli właśnie ktoś by chciał się dowiedzieć, skąd się wziął w ogóle Maker, no to właśnie radziłem zacząć właśnie zupełnie od tej Ultimate Fantastycznej Czwórki i poznać go jeszcze jako Reeda Richardsa. No i potem niestety trzeba przebrnąć przez Ultimatum, chociaż może niekoniecznie, może sobie wystarczy przeczytać, co się tam działo. Ale potem mamy coś takiego jak Requiem i to sobie warto przeczytać. I była taka trylogia śmieszna, która się nazywała, a niech no sobie przypomnę, to było coś takiego, był Ultimate Enemy, Ultimate Mystery i Ultimate Doom. I to były takie trzy króciutkie miniserie, gdzie właśnie okazało się, kim jest Maker, że jest to Reed Richards. No i a sami Ultimates się o tym dowiedzieli, czy w ogóle społeczność tej bohaterów Ultimate w Ultimate Comics Ultimates. No i tak jak wspominaliście, ja generalnie podzielam te poglądy, że te pierwsze, powiedzmy, takie lata Ultimate Universe były raczej właśnie nieciekawe. Znaczy, one może faktycznie były ciekawe dla ówczesnych czytelników, no bo nie było tego bagażu i tak dalej. Ale z czasem ten bagaż się zrobił, siłą rzeczy. A dzisiaj z perspektywy czasu się faktycznie czyta to jak takie właśnie ramotki, trochę po prostu efekt tego, co było popularne na początku lat 2000. Natomiast właśnie ciekawe rzeczy się dopiero robią później. I tak jak można krytykować Ultimatum, który było takim właśnie eventem, który praktycznie wybił tam całą społeczność superbohaterów. I to była okropna lektura oczywiście. Ale to jednocześnie sprawiło, że to uniwersum zaczęło się robić ciekawe, no bo jak sięgasz po takie Ultimate Comics, Ultimates, czy w ogóle jakikolwiek komiks dziejący się później, czy po tego Milesa chociażby, no to dostajesz uniwersum, które ma jakąś tam swoją historię, co jest fajne, ale z drugiej strony siłą rzeczy wygląda zupełnie inaczej, no bo musi wyglądać inaczej, bo część osób nie żyje. No właśnie to jest jeszcze fajne w Ultimate Universe, że jak ktoś tam zginie,
to zazwyczaj ginie na amen. Oczywiście były wyjątki, na przykład Peter Parker, który z dupy wrócił na dwa zeszyty i tyle, ale większość bohaterów faktycznie zginęła i już nigdy nie wstała. No Thor wracał tam regularnie, ale tam to było bardziej skomplikowane, ale przy takich normalnych śmierciach nikt nie wracał, to też było fajne. Więc na przykład w schyłkowym okresie najważniejszym mutantem była Kitty Pryde i ona była w ogóle liderką mutantów. Skład Ultimate też się zmieniał co jakiś czas. Pojawili się w ogóle Avengers, którzy byli zupełnie inną drużyną, z Punisherem w składzie i tak dalej. Także no mówię, to jest taki fajna rzecz do przeczytania, jeśli ktoś chce coś właśnie alternatywnego, gdzie też to nie jest po prostu wymysł scenarzysty od tak, że sobie stworzył jakiś świat, tylko że ten świat ewoluował i dotarł do powiedzmy tego momentu. Także jeszcze tak na sam koniec, jeśli chodzi o Ultimate Universe, jeśli miałbym coś polecić, to nie polecałbym brać się właśnie za te pierwsze rzeczy. Adam oczywiście polecał tutaj Ultimate Fantastic Four. Ja może nie jestem jakimś wielkim fanem, ale może i faktycznie to jest najciekawsza pozycja z tych pierwszych. Ja bym radził sięgnąć właśnie za te późniejsze rzeczy i zaakceptować to, że to uniwersum po prostu wygląda inaczej. Właśnie ten cały relaunch był strasznie fajny, który się nazywał właśnie Ultimate Comics i potem szedł tytuł Ultimate Comics Spider-Man z Milesem, Ultimate Comics Ultimates. To były moim zdaniem najfajniejsze pozycje. Natomiast jeśli chcecie czytać coś kompletnie dziwnego, absurdalnego i głupiego, to polecam czytać wszystko, co dla Ultimate pisał Jeb Loeb. Bo on na przykład stworzył taką serię, to jest kolejny idiotyczny tytuł, Ultimate New Ultimates. I to pisał właśnie Jeb Loeb, ilustrował to Frank Cho. I to jest komiks, który powstał prawdopodobnie tylko po to, żeby Frank Cho mógł rysować te swoje superbohaterki z tymi dużymi biustami i tyłkami i w ogóle. To jest po prostu orgia dla tego rysownika. Poza tym się nic normalnego tutaj nie dzieje. Na przykład Thor ma tutaj dziecko z Helą, która... Bo ogólnie Thor zginął w Ultimatum, więc on sobie tutaj siedzi w Hel. Znaczy w tym piekle oczywiście. No i przychodzi Hela i mówi, zrób mi dziecko. I się zaczyna rozbierać. I Thor ma taką minę, jakby był cholernie zaskoczony, ale potem mówi, że spoko. No i już. I to tak... konkluzja do tego się pojawia gdzieś tam dopiero dużo, dużo później. Natomiast no jest masa takich rzeczy. Na przykład Carol Danvers, która w tym uniwersum jest... Nie jest superbohaterką, tylko jest przywódczynią SHIELD przez jakiś czas. I ogólnie taką wysoko postawioną agentką. Tutaj sobie sypia z Tonym Starkiem z jakiegoś powodu, od tak sobie, żeby był twist na sam koniec komiksu, ale nic wielkiego w sumie z tego nie wynika. I tak dalej w zasadzie. To taki, jeśli ktoś lubi czytać komiksy, które są po prostu złe, tak złe, że aż dobre, no to mówię, twórczość Jeffa Loeba z Ultimate zdecydowanie mógłbym polecić. No mówię, no z takich dobrych rzeczy to właśnie to co jest w Ultimate Comics Ultimate. Szczególnie właśnie Ultimate Comics Ultimates jest moim zdaniem chyba najlepszą rzeczą, jaka wyszła. Szczególnie te początkowe zeszyty Hickmana. Szczególnie, że tam rysuje je Esa Tribbitt, więc jest taki strasznie fajny klimat tych zeszytów rodem z Secret Wars, powiedzmy. Dobra, tyle jeśli chodzi o mój rant na temat Ultimate Comics. Myślę, że coś tam jeszcze o tym napiszę albo publikuję, bo mówię, zgłębiam po prostu to uniwersum z coraz większą fascynacją. Natomiast chciałem od tego wyjść do generalnie tematu światów alternatywnych w komiksach, bo generalnie komiksy, które w jakiś sposób zajmują się alternatywnymi uniwersami dla czy w Marvelu, czy w DC, są dosyć atrakcyjne dla nowych czytelników, no bo wiadomo, tworzą jakieś uniwersum, do którego można sobie po prostu wejść i nie martwić się jakimś wielkim bagażem i tak dalej, a jednocześnie spojrzeć na postać, którą i tak już znają z filmów, z kreskówek, z czegokolwiek, mają jakieś ogólne pojęcie, spojrzeć na nią z innej strony. Więc chciałem się dowiedzieć w takim razie, co uważacie generalnie o światach alternatywnych. Czy lubicie generalnie takie historie, czy preferujecie te normalne, takie osadzone bardziej w continuity, czy są generalnie dla was wartościowe? A jeśli tak, no to jakie? Uwielbiam alternatywne światy. Uważam, że w ogóle jedne z najlepszych historii w komiksach superbohaterskich wywodzą się z alternatywnych światów i albo zaczynały jako alternatywny świat, a potem zostały wklejone do kanonu na siłę, na przykład tak jak Killing Joke. I tak, uważam, że to jest fantastyczny powód. Generalnie światy alternatywne mają dwa cele. Jedno z nich to jest wolność artystyczna dla twórców, a drugi to jest retcon. I zacznę od końca, czyli od drugiego powodu. Czyli retcon to jest wtedy, kiedy po prostu jakaś historia nie wyszła, jest chujowa, nikomu się nie podoba i trzeba się jakoś jej pozbyć albo jakoś wyjaśnić, co się stało, chociaż jest ewidentna, gigantyczna dziura fabularna. I tak generalnie w ogóle koncept multiversum w obydwu wydawnictwach powstał jako próba wyjaśnienia dziur fabularnych. I na przykład jak
Son of the Demon z Batmanem. Historia kompletnie została źle przyjęta. Fani nienawidzili nowego status quo, więc po prostu DC wsadziło to, a nie, to była alternatywna ziemia. A później, tam 30 lat później, Morrison powiedział, nie, jednak nie. Jedna z moich ulubionych to prawdopodobnie tutaj jak gdyby zdradzę, dlatego że moim ulubionym alternatywną ziemią, moją ulubioną alternatywną ziemią jest Zombieverse z Marvela. Mam obsesję na punkcie tego, kompletnie niezdrową i nie potrafię tego wyjaśnić, dlaczego uwielbiam to uniwersum tak bardzo, ale przeczytałem jak gdyby wszystko, co było dostępne, nawet te gorsze rzeczy i nie wiem, jakoś sam koncept tych sam koncept tego uniwersum mi się strasznie podobał, jako że jeżeli pomyślisz sobie zazwyczaj o zombie w popkulturze, to są istoty słabe, są bardzo wolne, głupie i tak dalej. Zombieverse kompletnie to odrzuca. Zombie są zwierzęce, ale inteligentne i są potwornie silne, bo wszyscy to są superbohaterowie. Superbohaterowie mają większą szansę przeżycia jako zombie, no bo mają te super siły, są super inteligentni i tak dalej, więc po prostu zjedzą wszystkie słabe istoty, nie zostawiając niczego, z czego by mogło zostać zombie. I strasznie ten koncept mi się podobał i bardzo mi się podobały relacje superbohaterów nie tylko ze sobą nawzajem, ale i ze swoją przeszłością. Jak sobie radzili z tym i jak potrafili sobie jak gdyby racjonalizować to, że są w tej chwili jedzącymi mięso potworami, a wcześniej, wiesz, walczyli o dobro ludzkości i o dobro twojego sąsiedztwa i tak dalej. I dlatego to jest prawdopodobnie moje ulubione, takie alternatywna wersja Ziemi. Nie wyobrażałbym sobie, żeby to była główna Ziemia czy coś w tym stylu, ale jako alternatywa to jest coś pięknego. Na drugim miejscu prawdopodobnie byłoby Injustice. Nie będę już mówić o Injustice więcej, bo zrobiliśmy kiedyś cały odcinek prawie o tym. I właściwie tyle, sięgnijcie tam, żeby dowiedzieć się moich opinii i waszych też, bo wiem, że wy też lubicie bardzo Injustice. Lubię też i chciałbym polecić coś mniej znanego, coś co nie wszyscy znają i poleciłbym bardzo małą i krótką historyjkę z JLA Justice Riders i to jest western z superbohaterami DC. Tylko że to nie jest ta Liga Sprawiedliwości klasyczna, to jest Liga Sprawiedliwości z lat 90, więc nie ma Batmana, nie ma Supermana, ale jest na przykład Booster Gold i Blue Beetle i tego typu, i Guy Gardner. Guy Gardner gra bardzo dużą rolę jako samotny rewolwerowiec. I to jest bardzo dobra historia, która bardzo fajnie przedstawia charaktery tych postaci bez przedstawiania ich mocy właściwie. Z mojej strony nie jestem fanem jakimś wielkim tych alternatywnych ziem, alternatywnych rzeczywistości. To znaczy zdarza się czasem jakaś fajna historia, ale ja jestem ogólnie fanem continuity, tego długiego, całego tego bagażu właśnie historii Marvela na przykład, którą mają za sobą. I takie ziemia jakby, gdzie wszystko jest inaczej, niespecjalnie do mnie przemawia, aczkolwiek z drugiej strony, kiedy sięgam po DC, właśnie dlaczego Injustice mnie tak urzekło, bo nie musiałem aż tak bardzo tego wiedzieć jakby, dlatego że tego nie znałem aż tak dobrze, dlatego Injustice mnie tak wciągnęło, bo mogłem je czytać właściwie z marszu. Natomiast w innych lubię Marvel Zombies w miarę, Old Man Logana oczywiście, tego typu historie, które gdzieś tam się przewijają, ale chociażby nie tak dawno temu, no niecały rok temu, Marvel przecież zbombardował nas Secret Wars, które było tak naprawdę jednym wielkim workiem. Masz tutaj masz alternatywne rzeczywistości, 50 tysięcy historii, proszę, bum. I wszystkie były praktycznie beznadziejne, wszystkie były naprawdę takie, że ledwo dało się je czytać. Ponad połowę chyba w końcu odpuściłem. Z jednej strony mówię, to były po prostu słabe historie, ale ja sam nie jestem jakoś wielkim fanem. Jak ktoś mi coś naprawdę poleci, to pewnie zerknę, ale to nie jest tak, że o, jest coś innego, super, chcę koniecznie sprawdzić. A czy co sądzisz na temat tego, że masa rzeczy, znaczy może nie masa, ale całkiem sporo rzeczy z alternatywnych rzeczy przedostało się do tego mainstreamowego. Właśnie na przykład Old Man Logan, czy Spider-Man 2099, który też był przecież po prostu alternatywną wersją Spider-Mana z przyszłości. Jest trochę tych rzeczy takich wziętych po prostu, czy Miles na przykład, wziętych z alternatywnych rzeczy, które jakoś tam próbowano lepiej czy gorzej wepchnąć do mainstreamowego continuity, no bo były popularne. Mi to nie przeszkadza w żadnym wypadku, jeżeli jest to wpisane
lepiej, czasami niestety bywa gorzej, no to wtedy jest zła historia. Ale jeżeli mówimy tutaj na przykład o Oldman Loganie, nadano mu jakiś sens, nadano mu jakąś konkretną teraz rolę w tym uniwersum, o tym, jak wiele dobrego Miles zdziałał dla Petera, którego uwielbiam, już mówiliśmy wielokrotnie. Więc jeżeli mają tego typu pomysły, to proszę bardzo, po prostu nie jestem wielkim fanem czytania jakby tych zewnętrznych historii, ale kiedy oni tu przychodzą, to jak najbardziej chętnie sięgnę, sprawdzę, bo są to dla mnie wtedy już postacie z tego uniwersum, które zaczynają tworzyć tą całą właśnie długą historię i które zaczynają być częścią tego wielkiego, nazwijmy to, dziedzictwa. Adam, czy w DC jest coś, czy jest jakiś, może nie imprint, tak jak to było w Marvelu, ale czy jest jakiś świat, który miałby ciut dłuższą historię, który byłby chociaż trochę czymś w rodzaju Ultimate Marvel? Czy czymś takim jest na przykład Ziemia 1? Tak, no jest kilka było takich prób. No, przede wszystkim All-Star Comics, gdzie wyszły All-Star Superman, który był genialny, i All-Star Batman and Robin, który był niewyobrażalnie chujowy. To była pierwsza próba takiego jakby zrobienia wersji DC Ultimate Universe, gdzie masz uniwersum takie najbardziej esencjonalne dla postaci, które każdy może sięgnąć i każdy może zrozumieć, czemu ta postać jest taka świetna. No i Earth One to jest podobna próba, gdzie Earth One jak gdyby wychodzi troszeczkę z innych założeń. To są wszystko tylko i wyłącznie powieści graficzne, nie ma żadnych zeszytów, ale chodzi właśnie o podobny zabieg, żeby zachęcić nowych czytelników kompletnie, żeby poznali tę postać od zera. I przedstawić taką, może nie tyle najbardziej esencjonalną, jak to było w przypadku All-Star, ale taką spójną, skondensowaną wersję postaci. Żeby każdy mógł sięgnąć i zrozumieć, o co chodzi w Batmanie, o co chodzi w Supermanie i tak dalej. A propos w ogóle skondensowanych wersji, to przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ciekawa odnośnie Ultimate Comics, tego Marvelowego, że tam w zasadzie wszystkie postacie, czy to superbohaterowie, czy supervillani, wszyscy pochodzą z eksperymentów nad serum superżołnierza. Dosłownie, wszyscy. Oczywiście Kapitan Ameryka to wiadomo, ale Venom, Hank Pym, Hulk... Z Hulkiem jest w ogóle fajna historia, bo Bruce Banner sobie pracował praktycznie całe życie nad odtworzeniem serum superżołnierza i za każdym razem po prostu wstrzykiwał to sobie i się zamieniał w Hulka. Jak jakimś cudem udało się pozbyć tego z jego systemu, to tydzień później dalej sobie wstrzykiwał to samo i się zamieniał w Hulka i wszyscy byli zdziwieni, więc... To jeszcze jakiego Hulka? Bo to nie był taki zwykły Hulk. No tam było masa... Było kilku różnych Hulków w zasadzie w Ultimate Universe. On też się trochę różnił charakterem. Trochę. Pierwszy Hulk tak, to był ten taki horny Hulk. Horny i lubił sobie podbyć ludzkie mięso. Ale to też jest ciekawe, że w Ultimate Universe Hulk w zasadzie może był jakiś krótki okres, ale przez większość czasu nie był w ogóle bohaterem. Nawet w takim stopniu jak w mainstreamowym uniwersum też jest oczywiście masa bohaterów, którzy nie lubią Hulka, albo się go boją, albo coś, ale tam zawsze był jako zagrożenie, albo jak taka broń, która po prostu w którymś momencie może ci wystrzelić w twarz, co też było w sumie dosyć ciekawe. O, właśnie X-Men w ogóle są efektem na przykład eksperymentów na serum superżołnierza, co było ciekawe, co wydaje się idiotyczne, to prawda, i trochę zabiera X-Menom w zasadzie ich esencję, to, że są po prostu ogniwem ewolucji, ale z drugiej strony fajnie też na przykład pokazano, jak świat na to reaguje, bo świat nienawidził mutantów właśnie za to, bo myśleli, że są że działają tak samo jak mutanci w mainstreamowym uniwersum, a potem się okazało, że to jednak jest wynik działań ludzkich i wtedy się trochę sytuacja odwróciła. Także tak a propos tego, że tam jest trochę ciekawych pomysłów. To ja bym jeszcze chciał poznać w takim razie wasze zdanie odnośnie tych takich chyba najpopularniejszych alternatywnych uniwersów. Na przykład takich, które można... których czytelnik w Polsce mógłby łatwo zdobyć. Na przykład, co sądzicie o takich pozycjach jak na przykład Czerwony Syn, który jest jedną chyba z najbardziej popularnych właśnie wersji i który, powiem szczerze, że podchodziłem trochę do niego jak pies do jeża, bo z jednej strony Mark Millar, który nie ma najlepszej opinii, kiedy ma się zająć historią, która ma być odrobinę subtelna przynajmniej i która nie jest po prostu jedną wielką rozpierduchą. No a z drugiej strony to też no, było sporo alternatywnych Supermanów i czemu miałbym czytać o tym? A okazało się, że to była całkiem ciekawa lektura, która w zasadzie nie straciła tej esencji Supermana. Co wy uważacie? Ja bardzo lubię Czerwonego Syna. Podoba mi się przez to, że jak gdyby daje tym bohaterom głębie i nie ma po prostu bohaterów złych i dobrych w tej historii. Każdy z nich ma określony powód, dla którego znalazł się w odpowiednim miejscu i określony ark, czy jak gdyby określoną
historię, którą określoną drogę, którą ma przejść przez całą opowieść. I nie wiem, czy wiesz, taka ciekawostka, słyszałem, nie jestem pewien, ale nie zrobiłem dokładnego researchu na ten temat, ale nie wiem, czy wiesz, Grant Morrison pomagał przy pisaniu Red Son, jeśli chodzi o te wielkie kosmologiczne rzeczy, na przykład samo zakończenie czy początek, i to widać, tak szczerze mówiąc. To naprawdę śmierdzi Morrisonem w kilku momentach, nie Millarem. Jak się wręcz dziwiłem, jak pierwszy raz czytałem, że to Millar napisał. Ale podoba mi się też, no oczywiście jest kilka goofy momentów, takich trochę dziecinnych, gdzie byłeś całe Green Lantern Corps w wersji Red Sun, czy ten Bizarro, to są takie elementy, to już jest troszeczkę przesada. Ale myślę, że to jest fajna historia, która bierze bohaterów, których znamy doskonale, których wiemy, jak się będą zachowywać i tak dalej, i kładzie ich w zupełnie dziwnej, niespotykanej sytuacji, w której nigdy by się nie mogli znaleźć w mainstreamowym uniwersum. I myślę, że w mainstreamowym uniwersum, nie uniwersum, Jezu. I myślę, że to jest właśnie główna siła Elseworldów, czy tych historii z alternatywnych ziem, czy coś takiego. Dlatego, że jest w stanie, tak samo jak Batman Red Rain, nie wiem, czy czytałeś. Nie czytałem. To jest historia, w której Batman staje się dosłownym nietoperzem, walczy z Drakulą, jest ugryziony i zmienia się w nietoperza. I potem morduje cały świat. Jako, że jest najgenialniejszym człowiekiem na Ziemi i jest przy okazji teraz krwiożerczą bestią. I to jest historia, której nie mógłbyś mieć w regularnym uniwersum w jakikolwiek sposób. Jest to po prostu niemożliwe do realizacji. Natomiast Elseworldy umożliwiają takie spojrzenie na charaktery bohaterów w zupełnie nowym świetle. Ja Czerwonego Syna też lubię, natomiast to nie jest też coś, co jakoś tam wyjątkowo mnie jakoś powaliło na ziemię, czy coś takiego, bo czytałem o tym, jak to jest genialne, i w końcu kupiłem i przeczytałem, i tak, podobało mi się, ale bez jakichś większych zachwytów. Aczkolwiek podobało mi się to zakończenie, które zmieniało mocno całą mitologię Supermana. I były te całe podróże w czasie i taka sama spełniająca się taka przepowiednia. To było całkiem spoko, ale mówię, jakoś to nie jest, nie wiadomo jaki zachwyt dla mnie. To ja mam pytanie do Oskara w takim razie, bo jeśli ktoś jest czytelnikiem świeżym Marvela, to prawdopodobnie szybko mu się rzuci w oczy to, że jest wiele wersji przyszłości w Marvelu i praktycznie każda tworzy jakąś tam alternatywną rzeczywistość. Czemu w Marvelu wszystkie wizje przyszłości są dystopijne i w ogóle ludzie przegrali i jest ogólna żałoba? To jest z jakiegoś powodu mega fan, bo zwróć uwagę też na filmy, na naszą popkulturę całkowitą. Powiedz mi, w ilu filmach, jakichkolwiek mówiących o przyszłości, widziałeś utopię, i to nie utopię na zasadzie, o, myślimy, że to utopia, ale pod spodem jest tak naprawdę zły rząd, który więzi nas i ukrywa przed nami prawdę. No ile takich filmów wymienisz, w których faktycznie widziałeś jakąś utopijną przyszłość? Star Trek? Okej. To tyle. Myślę, że to po prostu jedno to jest powiązane. No, masz sobie po prostu tak, jak jest w popkulturze, tak jak jest w komiksach. A jaka jest w takim razie twoja ulubiona dystopijna przyszłość Marvelu? Musiałbym się zastanowić. Marvel Zombies jest chyba pod tym względem. Znaczy, to nie jest przyszłość. Marvel Zombies to ciężko nazwać przyszłością. Ale to lubiłem. No, wspomniałeś na pewno o Logan był ciekawy, to na pewno. Poza tym musiałbym się mocno zastanowić, ale te dwa na pewno były. To myślę, że Marvelowi akurat wychodzi naprawdę nieźle i w zasadzie od dawna, nie mówiąc oczywiście o klasykach takich jak Days of Future Past na przykład, z którym uniwersum myślę, że można by jeszcze coś zrobić ciekawego. Natomiast wydaje mi się, że nawet Age of Apocalypse jest całkiem spoko, jak na powiedzmy ogólny poziom rzeczy, które wychodziły w latach 90. To ten event moim zdaniem, czy w ogóle to uniwersum jako takie, się naprawdę trzyma kupy, jest naprawdę ciekawe, jest tam sporo fajnych rzeczy, chociażby rola Magneto w ogóle w tym uniwersum, który jest liderem mutantów i jest takim naprawdę dobrym liderem i ma związek z Rogue i w ogóle. I mówię, sporo fajnych pomysłów, aż... Kocham wytłumaczenie to, jak oni w stanie byli mieć dziecko. To jest jedno z bardziej takich właśnie w stylu Ultimate wytłumaczeń. No to przytocz. Tak, bo to jest Rogue, więc Rogue teoretycznie nie mogłaby mieć z nikim dziecko, bo w trakcie by go zabiła, no tak. Trzymając go zbyt długi kontakt, prawda?
ale Magneto, używając swoich magnetycznych mocy, był w stanie otoczyć się specjalnym polem siłowym, dzięki którym tak naprawdę nie doszło do bezpośredniego fizycznego kontaktu. Czyli jednym słowem założył się w wielką prezerwatywę magnetyczną, jeżeli jakby to ująć. I w ten sposób mogli mieć dziecko, jej! Właśnie jeszcze ja tak będę rzucał randomowymi ciekawostkami z Ultimate Universe. W Ultimate Universe Rogue ma oczywiście, podobnie jak w głównym uniwersum, wielki ból dupy o to, że nie może nikogo dotykać i w ogóle jest przez to nieszczęśliwa. A zatem za każdym razem jak przyjmuje moc kogoś, to wspomnienia tej osoby zostają jej w głowie, więc ona jest generalnie jednym wielkim kłębkiem nerwów z głosami w głowie na dodatek. Więc w którymś momencie jednak spotyka Quentina Quire, który tutaj jest takim, jest trochę starszy, no powiedzmy, jest w jej wieku, więc ona się wdaje z nim w romans i on stwierdza, że jest potężnym telepatą, więc może jej zmienić coś w głowie, że ona nie będzie go atakować, więc Quentin wymazuje wszystkie głosy z głowy i sprawia, że możesz dotykać ludzi. Więc Rock całą resztę serii X-Men spędza biegając po dżungli w bieliźnie, bo czuje się wolna wreszcie. Serio. Zawsze można. Co jest pewnie jakimś odniesieniem do tego, jak też Savage Land u boku Magneto latała tak, w porwanych ciuchach, bo to lata 90. Bo też, by the way, w momencie w tych X-Men, ta dżungla, w której żyją X-Men, bo tak jak mówiłem, oni zostali przeniesieni na taki wielki wasteland i tam udało się wyhodować ziemię. Te nasiona, z której wyhodowali rośliny i cały las i tak dalej, są tak naprawdę żywe, więc Rogue ma z nimi połączenie jakieś mentalne. No, mówię, szalone rzeczy generalnie. Dobra, myślę, że na tym możemy skończyć. Jeśli miałbym jeszcze wymienić fajne historie alternatywne, znaczy fajne, to też to jest takie bardzo ciekawe, interesujące historie alternatywne, które mógłbym polecić, to rzecz, myślę, ciut kontrowersyjna dla wielu, na przykład Kingdom Come jest świetną moim zdaniem historią, o, rewelacyjną, którą niedawno sobie przypomniałem właśnie i jest fantastyczna, szczególnie właśnie w kontekście tego, że jak ona działa jako komentarz do tego, jak wyglądały komiksy w latach 90. Swoją drogą darzone ciągle przez wielu polskich czytelników dużą estymą, nie wiedzieć czemu. Kingdom Come jest jednym z najwspanialszych komiksów, jaki kiedykolwiek powstał, bo działa na wielu poziomach. Działa na poziomie w ogóle rozważania o superbohaterach, jaki jest ich cel, jaki jest ich tak dalej, jakie jest ich miejsce w popkulturze czy w świecie przedstawionym. Działa jako historia osobista, dlatego że masz tego pastora, który podróżuje z The Spectre po tym świecie i jak gdyby zadaje sobie pytanie, czy faktycznie jak gdyby on, to jest esencjonalnie historia o poszukiwaniu Boga czy bogów w tym sensie, i poszukiwaniu wiary, i odpowiedź jak gdyby końcowa, rozwiązanie tego jest na tyle skomplikowana, że możesz sobie dopowiedzieć właściwie co tylko chcesz, co tobie odpowiada, i to jest jedna z tych rzeczy, które mi bardzo podobały się w tej historii. Podoba mi się też to, jak działa to właśnie jako komentarz na lata 90, dlatego że autorzy Kingdom Come, Mark Waid szczególnie, nienawidzili lat 90 i Magog to jest praktycznie Cable. I Cable z rogami. Jakbyś dodał rogi Cable'owi i zrobił mu go tak bardziej, nie wiem, prymitywnym, czy bardziej takim zwierzęcym, to by już wyszedłby ci Magog. I jak gdyby to fajnie też odzwierciedla, dlatego że wtedy w historiach mieliśmy bardzo wiele historii, wiesz, Young Justice, New Mutants i tego podobnych, o młodym pokoleniu, które jest edgy i jest krwawe i jest, wiesz, bardzo, bardzo hardcore. Mm-hmm. I jak gdyby Kingdom Come bierze ten pomysł i rozwija go do takiego, do logicznej konsekwencji, gdzie wszyscy są praktycznie, gdzie wszyscy, jest cała masa, cała klasa praktycznie istot o supermocach, które się niczym nie przejmują poza walkami między sobą. I tylko po prostu są kłopotem dla ludzkości. I nie, generalnie ja nie rozumiem krytyki Kingdom Come, która w tej chwili po latach przychodzi, i odnoszę wrażenie, że to jest komiks, do którego musisz mieć troszeczkę kontekstu, znać historię tych postaci i znać historię komiksu w tym momencie, kiedy był wydawany, i wtedy możesz go chyba dopiero w pełni docenić. Okej, no dobra, to i na sam koniec jeszcze słówko o, bo może ktoś to poda w komentarzach i będzie mi głupio, że o tym nie wspomniałem, ale jeśli chodzi o Marvela, to było jeszcze jedno takie dziwne
uniwersum alternatywne, które też powstało w latach 90., tylko trochę później, które się nazywało MC2, Marvel Comics 2. Mhm. Ktoś nie mógł rozszyfrować tego skrótu. I to było, to nie trwało, szczerze mówiąc, długo i nie przyjęło się jakoś specjalnie dobrze. I nie jestem pewien, może Oskar mnie poprawi, ale chyba nic nie przeniknęło do świata alternatywnego z tego uniwersum do końca. Poza jakimiś tam crossoverami w stylu Spider-Verse oczywiście. No dalej trwa teraz ten komiks, który nie wiem, czy ktokolwiek to czyta, ja nie. Nazywa się Web Warriors i tam właśnie dalej funkcjonuje w tej drużynie Mayday Parker, czyli córka Mary Jane i Petera z MC2. I to jest jedyne, co dzisiaj jakoś tam ma chyba znaczenie. Ale gdyby ktoś był ciekaw, o co chodzi w ogóle w tym, czym ono się różni za bardzo, no to jest uniwersum, w którym po prostu superbohaterowie zaczęli się pojawiać na Ziemi 15, zdaje się, lat wcześniej. Czyli w obecnych czasach są już tak jakby raczej następcy tych bohaterów, których znamy z mainstreamowego uniwersum. I tyle w zasadzie. Można by spokojnie po prostu wziąć uniwersum mainstreamowe, osadzić się w przyszłości bliskiej i na to samo by wyszło. No ale wtedy była widocznie moda na tworzenie alternatywnych uniwersów. Było tego jeszcze więcej. Był Earth-X na przykład. Właśnie myślałem, że wspomnisz o Earth-X, które było jakby taką odpowiedzią na Kingdom Come. Tych małych takich uniwersów, w którym działo się trochę więcej historii, było trochę Marvelu, ale chyba poza Old Man Logan i Ultimate żadne nie ma dzisiaj tak naprawdę już żadnego jakiegoś wpływu. No sorry, jeszcze Age of Apocalypse oczywiście, tak, nawet parę z tych temu zeszytów bili się z Sugarmanem, więc tak, Age of Apocalypse ma jakieś tam swoje przebrzmienia, ale to są takie skrawki, raczej reszta gdzieś tam zniknęła. No właśnie. O RTX nie wspominałem, bo szczerze mówiąc nie czytałem jeszcze nigdy RTX, a nie wiem, czy warto w ogóle. Nie. Tak sobie. A czy możecie krótko powiedzieć, o co chodzi w tym uniwersum? Bo ja oczywiście o nim słyszałem i wiem, że Alex Ross tam przykładał największą właśnie rolę, znaczy Alex Ross tam pełni największą rolę, jeśli chodzi o kreację tego uniwersum, ale samej serii jeszcze nie czytałem. Zdaje się, że to miało jeszcze jakieś sequele i tak dalej, także chyba jakąś popularnością się cieszyło. To jest, zdaje się, świat, w którym wszyscy są Inhumans. Nie Inhumans, ale mają super moce. To jest powiązane z Inhumans, tak, dlatego tak, że jest ten wybuch Terrigen i wszyscy dostają super moce i superbohaterowie tym samym stają się bezużyteczni i zwyczajni i normalni. I chyba jedyną osobą, która nie ma super mocy, jest Tony Stark, który w tym czasie był w zbroi. Więc i masz, dosłownie wyobraź sobie każdego bohatera, którego znasz z Ziemi, który normalnie nie ma żadnych supermocy, na przykład Moon Knight, to w tym uniwersum on jest jakiś tam niezniszczalny, bo ma jakiś tam inhalowany coś tam, już nie pamiętam dokładnie jak to było z Moon Knightem, wygląda jak taka chodząca mumia generalnie zawinięta w bandaże. I masz wszystkich możliwych właśnie tych bohaterów, którzy nie mieli mocy, teraz mają moce, ale jakby co z tego, bo wszyscy mają moce. A wszyscy ci tacy klasyczni superbohaterowie jak Wolverine, Peter Parker czy tak dalej, to są tacy troszeczkę słabi i żałośni i w ciężkiej depresji, że są bezużyteczni. Na przykład Wolverine jest żłobem fotelowym, który siedzi, ogląda telewizję i pije piwo. Peter Parker, zdaje się, jest po prostu policjantem i nic. Tak, i tylko jest tyle? Policjantem, tak, nic więcej, innego. I to też tak, jesteś policjantem w świecie, w którym wszyscy mają supermoce, nie? Ale to nie jest jakoś dobrze napisane, uważam. Ja nie miałem z tym jakichś wielkich super wspomnień. To znaczy, to jest jeden interesujący pomysł, który został przeciągnięty przez ileś tam zeszytów i się robi szybko nudne, bo po prostu już jesteś w stanie łatwo przewidzieć, co będzie dalej. O, wiem. Jeszcze chcę powiedzieć, Marvel miał jeden, który mi się podobał, 1602. O, to też jest popularna i ciekawa rzecz, tak? 1602 to bohaterowie Marvela w elżbietańskiej Anglii. Chociaż nie do końca Anglii, ale jest tam sporo tych nawiązań i uważam, że akurat tam bardzo ciekawie to zrobili, chociaż też zostało to przeciągnięte i też później było nudne. Natomiast idea jest taka na przykład, że mutanci są nazywani tam Hellspawn, jeżeli się nie mylę, generalnie chcą ludzie ich palić na stopcach jako pomiot piekielny. Masz na przykład Nicolasa Fury'ego, który jest nadwornym szpiegiem, wiecie, głównym tam królowej. Nadworny oczywiście medyk to Stephen Strange. Prawa ręka Nicolasa to Peter. On się fajnie nazywa Partyr, jakoś inaczej, to zupełnie inna postać. Ale jest na przykład niewidomy minstrel, który chodzi po karczmach. Matthew, tam. Oni mają trochę zmienione nazwiska, to nie jest do końca Marduk. I osadzenie postaci właśnie w tamtych czasach było bardzo ciekawe. Później to zaczęli jakoś tak głupio przeciągać.
Bo było, bardzo podobało mi się to na przykład, że co chwila pojawiał się jakiś pająk, który miał ugryźć Petera. I na przykład podchodził karczmarz i ty poch, i go zgniatał, nie? I ktoś tam inny pająk i tutaj, o uważaj chłopcze! I go odganiał. I miałeś ten cały czas dowcip, który idzie z tym. Ale później Peter w końcu został ugryziony, zmienił się, Hulk się pojawił i w końcu zacząłem to tak już wciskać to na siłę, natomiast w tym pierwszym, w tej pierwszej wersji to było całkiem niezłe. No dobra, w takim razie myślę, że na tym możemy ten temat alternatywnych uniwersum zakończyć, bo można by szczerze mówiąc o nich jeszcze rozmawiać i rozmawiać, bo jest ich jeszcze dużo więcej. Natomiast zostały nam tutaj jeszcze nowości komiksowe, a że mamy sporo nowych rzeczy z DC, no to proponuję przejść do tego. I zacznę może od nowego, zanim przejdziemy do rzeczy z Rebirth, w zasadzie no wszystkie są z Rebirth teraz, ale zanim przejdziemy do tych one-shotów Rebirthowych, to bym zajął się najpierw tymi seriami, które są regularne, powiedzmy. Więc zacząłbym od Action Comics, bo to jest komiks, który mi się kompletnie nie podobał na przykład, więc sobie najpierw ponarzekam trochę. No nie mogę na razie pozytywnie tutaj oceniać początku działalności Dana Jurgensa, jeśli chodzi o Action Comics, no bo ten pierwszy komiks był moim zdaniem naprawdę fatalny, bo... Ogólnie, dobra, o co chodzi najpierw? Może od tego zaczniemy, będzie mi łatwiej przejść tutaj do jakiejkolwiek krytyki. Więc mamy Lexa Luthora, który pojawia się w Metropolis i stwierdza, że z racji tego, że Superman zginął bohaterską śmiercią i był jego największym przyjacielem, no to on teraz przejmie znaczy uhonoruje w jakiś sposób tutaj śmierć Supermana i stanie się on właśnie obrońcą Metropolis. No i widać, że uwielbia to robić po prostu, bo w zasadzie Lex Luthor spędza pół tego zeszytu na konferencji jakiejś prasowej, gdzie unosi się nad ziemią i tłumaczy, jak bardzo lubi Supermana. W tym samym czasie to wszystko, co się dzieje, obserwuje Superman, ten preflashpointowy, który do tej pory, który tutaj trafił właśnie z Convergence. No i on widzi tego Luthora i mówi: o fuck, tyle czasu się ukrywałem, ale do tego to już nie wytrzymię i teraz założę mój strój Supermana i lecę mu na kopię do tyłka. No ale to mniej więcej to samo stwierdza i Lois mówi: ej, ale wiesz, mieliśmy się ukrywać w ogóle. Nieważne, muszę mu nakopać, bo to jest Lex Luthor, ja mu nie ufam. Ty też mu nie ufasz, nie wiem, że mu ufasz. No i Superman leci do tego Lexa Luthora, który jest cholernie oczywiście zdziwiony, że pojawia się przed nim Superman. No i Superman chce mu nakopać do tyłka, po prostu szuka pretekstu, żeby tylko coś powiedzieć, żeby mógł mu nakopać do tyłka. No i z racji tego, że Lex nic takiego nie mówi, no to Superman stwierdza: dobra, to tutaj możemy porozmawiać, ale najpierw zdejmij tę tarczę, którą nosisz, bo Lex Luthor ma taki wielki power suit z napisem S, oczywiście z tarczą i logo Supermana. Więc mówi: musisz zdjąć to i oddać mi pelerynę. Lex mówi: no sorry, ale nie. No i Superman zaczyna go tam okładać, zaczynają się bić i tak dalej. I na końcu mamy cliffhanger, który sprawił, że w sumie nie jestem zbyt podekscytowany. Stwierdziłem: o nie, znowu. Może nie będę tego psuł, niech każdy się rozczaruje na swój ten rachunek. Natomiast czytałem ten zeszyt i sobie myślę, że kurde, w poprzednim zeszycie to był Superman, a tutaj no to nie brzmi jak doświadczony Superman. Tak nie zachowuje się doświadczony Superman, który przeżył tyle, ile on przeżył, który ma doświadczenie, który wie generalnie, jak się zachować, który jest... którego priorytetem nie jest przemoc i to, żeby nakopać do tyłka Lexowi Luthorowi, bo go nie lubię i na pewno coś knuje. Tak by nie zrobił Superman chyba. Znaczy ja odnoszę wrażenie, że to ma być właśnie doświadczenie starego Supermana, dlatego że Superman sprzed Flashpointu był ewidentnie zły. Nikt nie miał wątpliwości, że Lex Luthor to są problemy, natomiast Lex Luthor z New 52 to jest taki, wiesz, troszeczkę bardziej szary. On czasami jest dobry, czasami zły. Lois mówi wyraźnie: sprawdzaliśmy go, nic nie znaleźliśmy. To jest powiedziane, wiesz, wyraźnie. On mówi: nieważne. To Luthor. I tak mu nie wierzysz, to jest Luthor, na pewno coś ktuje. No ale ja bym kupił zdecydowanie nieufność Supermana, albo niechęć nawet. Zresztą poprzedni Superman też nie był specjalnie tutaj przyjacielski względem Lexa Luthora do samego końca. I to grało, no. Ja chętnie bym w ogóle widział Lexa Luthora jako gościa, który faktycznie nic nie knuje, tylko chce robić dobrze. O kurwa, chce robić dobrze. Który po prostu chce bronić ludzkości, chce bronić Metropolis, ale jednocześnie uwielbia tę swoją sławę i wydaje się, że coś może coś tam na boku kombinować. Ale nie od razu rzucaj Supermana do pięści, żeby mu nakopać do tyłka, bo mu nie ufam i tak dalej. No nie kupuję po prostu tego. To był taki zryw, po prostu siedzi Superman, ogląda telewizję i taki: o nie, 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 i biegnie i po prostu i goli się tym swoim super laserem odbity z tego. Dobra, to nic jak tam były wielkie wojny, jak była walka z Antymonitorem
jak Superman ginął, no dobra, na końcu się pojawił, ale nie Lex Luthor teraz, dobra, to za wiele, już lecę. Nie wiem, to było takie też dziwne i zakończenie, Boże, zakończenie. Dla mnie to wielki, gigantyczny throwback do lat 90. Także jeśli chodzi o poziom pisania, dlatego że oglądał w telewizji Lexa Luthora i stwierdził, że nie, ja idę tam. Nie wiem, czy pamiętacie, jeden z powodów, dla których Doomsday wyruszył w latach 90. w oryginalnej historii, jeden z powodów, dla których Doomsday wyruszył do Metropolis, jest taki, że chodził sobie po ulicy, widział jak gdyby wystawę z telewizorami, zobaczył wielkie walki wrestlingowe w Metropolis, tak, i stwierdził, że o tak, to tam się można dobrze pobić. Tak, prawda. Więc ja jakby mam straszne jak gdyby flashbacki negatywne i pozytywne z lat 90. Dlatego że z jednej strony tak, jak gdyby mam rozrywkę z tego, jak to czytam. Jestem ciekaw, co będzie dalej, ale z drugiej to nie jest zbyt dobre. Ale ciekawi mnie za to relacja między Clarkiem Kentem i Supermanem, dlatego że nie wspomnieliście o tym, że w tym zeszycie także pojawia się nowy Clark Kent, który nie jest tym pre-flashpointowym Supermanem. I jest podejrzenie, czy też jest wręcz powiedziane prawie wprost, że jest to ten New 52 Superman, tylko że pozbawiony swoich mocy. Który będzie udawał Clarka Kenta, czy nie wie, że jest Supermanem? Znaczy wie, że jest. Myślisz? Znaczy myślę, że ma całe wszystkie swoje wspomnienia, tylko że z racji tego, że i później będzie jakieś wyjaśnienie bullshitowe, jak on wrócił, tylko że będzie pozbawiony swoich supermocy i to będzie wyjaśnienie, w jaki sposób świat nie znowu będzie... Znowu wierzy, tak. Znowu wierzy w to, że Clark Kent nie jest Supermanem, dlatego że no, tutaj jest Clark Kent i nie jest Supermanem, a tam na niebie lata Superman. Okej, okay, także rozumiem, że macie mniej więcej podobne mieszane uczucia. No, zobaczymy, co będzie dalej w takim razie. No i dobra, to przejdźmy sobie teraz do siostrzanej serii, czyli Detective Comics. I w zasadzie właśnie, nawet nie powiedziałem, jaki to był zeszyt tego Action Comics. Właśnie, Action Comics 957. Teraz będzie coraz trudniej podawać te zeszyty, niestety. No i przejdźmy sobie w takim razie do Detective Comics 934. Bardzo mi się podobał. Jak wam się podobał? Bardzo mi się podobało. Bo to było takie typowe zbieranie drużyny, co też mi się podobało, bo ja jestem... Ja wiem, masa ludzi nie lubi historii w tym stylu, ale ja bardzo lubię, więc mi się strasznie to fajnie czytało. Mieliśmy przedstawionych bohaterów, strasznie podobał mi się... Miałem nie mówić strasznie, ktoś mówił. Bardzo mi się podobał ten fragmencik z Clayface'em, który tam zostaje też zwerbowany. O, to było wzruszające. Bardzo wzruszające. Uwielbiam po prostu, kiedy tacy długoletni wlani odnajdują tą ludzką stronę w sobie i poznaje się wtedy ich z trochę innej strony. Bardzo mi się to podobało. Myślałem, że więcej postaci się pojawi w tym zeszycie, ale myślę, że i tak było ich całkiem sporo tutaj. Także nie narzekam. Mi również się podobało. Tak to, że Batman zaznaczył najważniejszą siłę Tima Drake'a, która była chyba trochę zapominana w New 52, więc po wprowadzeniu do tej postaci to było też bardzo fajne. Nie do końca, znaczy podobało mi się to z Clayface'em, ale to była jakaś taka nagła zmiana, czy on już od jakiegoś czasu był taki bardziej pasywny? To znaczy już od jakiegoś czasu był częściej manipulowany przez innych niż sam był aktywnym złoczyńcą. Okej, okay, no bo ja pamiętam tą całą jego tą tragedię i tak dalej, tylko nie wiedziałem, że on tak się już od jakiegoś czasu zrobił właśnie bardziej zrezygnowany. Oczywiście ta Katie Kane jest bardzo fajną postacią, bardzo podoba mi się to, jak ona jest pokazana, że ona jest jakby na równi z Batmanem w tym wszystkim, że są, i to on od czasu do czasu ma tu swoje konieczność, I'm Batman, słuchaj tego, co mówię, ale ona się jakby zawsze potrafi mu odciąć, to też fajnie zrobili i lubię komiksy, który właśnie zbiera się drużynę, jest takie wprowadzenie do każdej z tych postaci i ja jak najbardziej to kupuję. Zresztą ja uwielbiam Batfamily, to jest jakby moja ulubiona część Batmana. To jest trochę inna Batfamily, trochę inne postacie, ale jakby dalej pod okiem Batmana, więc jak najbardziej na plus. Ja najbardziej lubię w Batmanie ludzką stronę Batfamily, kiedy właściwie wychodzą między nimi prawdziwe ludzkie relacje. I jest w tym komiksie taki fantastyczny moment między Bruce'em i Kate, kiedy Bruce ujawnia się, że są rodziną, zdejmuje maskę i wiesz... Ja nie jestem Kane'em, ale moja matka była. Dlatego, że no, imię pańskie matki Batmana to Martha Kane. I na to Katie odpowiada: od półtora roku czekałem, aż to wreszcie przyznasz. Jeśli pamiętacie, od półtora roku był komiks, zdaje się, w Detective Comics,
gdzie właśnie pokazano, że Batman i Batwoman są w konflikcie, nie lubią się nawzajem. I to jest jakby taka sugestia, że Katie Kane wiedziała o tym, że Bruce Wayne to Batman i miała mu za złe, że się nie przyznał. I dlatego był ten konflikt, co jest strasznie urocze i strasznie mi to fajnie się komponowuje w całe jak gdyby projekcję tego świata. Bardzo mi się podobał motyw z Clayface'em. Chciałbym, żeby Batman więcej swoich złoczyńców resocjalizował, dlatego że właściwie to jest powód, dla którego Batman nie zabija ludzi, dlatego że wierzy w to, że mogą stać się lepsi, że on wierzy w kolejne szanse. Dlatego, wiesz, Jason Todd skończył w tym miejscu, w którym skończył, nie jako złoczyńca, tylko pozwolił mu być antybohaterem. Dlatego, że Batman wierzy w to, że ludzi można reformować. I właśnie brakowało mi zawsze tego elementu resocjalizacji u Batmana i to tutaj mi się bardzo podobało. W takim razie nasze wrażenia tutaj na pewno są bardziej pozytywne i przejdźmy sobie do, myślę, kolejnych całkiem w najgorszym razie solidnych zeszytów, czyli tych serii Rebirth one-shotów. Zacznijmy w takim razie od Wonder Woman Rebirth, bo tutaj należy się oczywiście jako członkini trójcy. Jak wam się podobał ten zeszyt? Ale to był pojazd po Finchu. Mega, prawda? Ten komiks to tak, poprzedni run ssał, wiemy o tym. Będzie lepiej. Jak zmiażdżyła ten hełm, wiesz, Aresa i wiesz, tak. Nie, to jest źle, to jest nie tak i tak dalej. I cały czas opowiada o tym, jak ta historia inaczej brzmi, odnosi się do swoich rebootów i tak dalej. I Wonder Woman wyrusza w wielką podróż w poszukiwaniu siebie. Strasznie mi się to podobało, to pisze Greg Rucka, który doskonale zna tę postać i umie ją pisać i czekam na więcej, bo strasznie mi się podobał metatekstualny aspekt tego komiksu, takie po prostu jeżdżenie po Finchach, których ja nienawidziłem i był taki moment, że odnosiła się do poszczególnych jak gdyby aspektów historii z dwóch poprzednich ranów, z Finchów i Azzarello i tak, to jest głupie, to jest nieodpowiednie i ja tak. Tak, to było głupie. Proszę, kontynuuj. Ja poprzedniego ranu nie czytałem, więc nie widziałem tego, o czym mówisz i w tym komiksie miałem trochę mindfuck. To znaczy, podobał mi się ten cały motyw z znajdźmy słuszny kanon, czy coś w tym rodzaju. Znajdźmy tą właściwą, ustalmy właściwą i wymaszmy trochę tego, co nie pasuje. Ale mimo wszystko nie rozumiałem większości rzeczy, które działy się w tym komiksie, więc... No mi się też podoba ten pomysł, no bo dzisiaj właśnie nie bardzo wiemy też, która historia Wonder Woman jest tą właściwą, no bo niby ta z New 52 jest obowiązująca, no ale z drugiej strony, jeśli wracamy do elementów z przeszłości, to jakoś się trzeba włączyć, ale które? I czy ona jest w końcu córką Zeusa, czy nie? I tutaj oczywiście było powiedziane, ale fajnie, mam nadzieję, że ta seria... Przynajmniej ten pierwszy zeszyt, bo zdaje się, że to będzie tak, że będzie jakiś pierwszy zeszyt, jeszcze jeden poświęcony na tutaj odnajdywanie siebie, a dopiero potem historia sobie ruszy do przodu. Mam nadzieję, że właśnie to zostanie ustalone i no i będzie się to fajnie czytać, bo póki co mi się to podoba. To znaczy historia ma właśnie tłumaczyć, która jest właściwa i to poszukiwanie siebie, bo mają być dwie historie, jedna by była w starożytności opowiadana i to byłby taki ultimate origin story dla Wonder Woman i jedna by się odbywała w teraźniejszości i one by fajnie ze sobą mają korespondować. No i czekam na to, bo choć właśnie jestem fanem tego Ranu Azzarello, który mnie w sumie do Wonder Woman przyciągnął, tak chętnie zobaczę trochę elementów jednak z tych wcześniejszych inkarnacji, powiedzmy. A hejtowanie Finchu tutaj popieram jak najbardziej, bo to był moment, w którym przestałem właśnie Wonder Woman czytać zupełnie, bo nie dało się. Jest przepięknie narysowany zeszyt przez Liama Sharpa i Paulo, nie mam pojęcia jak czytać jego nazwisko, Siquiera? Nie jestem pewien. Jest bardzo detaliczne, jest wreszcie idealne proporcje. W przeciwieństwie do poprzedniego. Mamy nowy kostium, który zresztą też jest mało subtelnie wprowadzony, po prostu zaczyna zdejmować stary i zakładać nowy, który jest trochę inspirowany filmami, ale wygląda całkiem fajnie. Bardzo mi się podoba ten nowy kostium. Wydaje mi się, że to jest taki solidny kompromis pomiędzy starym a nowym i jak gdyby stary był krytykowany jako, że nie jest naprawdę zbroją i choć Wonder Woman jest, wiesz, niezniszczalna, to no mimo wszystko przydałoby się mieć więcej na sobie, jeśli Superman i Batman uważają, że powinni mieć więcej na sobie.
i równocześnie jest starożytny. Ja strasznie nie lubiłem tego w tych próbach na przykład. Pamiętasz, jak miała te spodnie i kurteczkę? Tak. Było strasznie głupie. Za każdym razem, jak Wonder Woman dostawała spodnie, to coś nie grało. I nikt nie potrafi narysować dobrze Wonder Woman w spodniach. A już się strasznie cieszę, że ta burkini zbroja z shoulder padami i ostrzami od Finchów nie przeszła, bo to było okropne. No, to wyglądało jak taki... Wytnij to, jeśli to zabrzmi zbyt źle, ale wyglądało jak, nie wiem, islamski Power Ranger. No ale tak wyglądała, tylko prawda. Strasznie to było kiczowate i w ogóle. Ale w takim właśnie złym, właśnie w złym znaczeniu kiczowate. No nie pasowało to zupełnie. Natomiast teraz wygląda starożytnie i to jest coś fantastycznego. Wygląda jak faktycznie jak taka jakaś, nie wiem, ksena czy coś w tym stylu. Tak, właśnie sporo dają te szczegóły, takie zdobienia, jakieś właśnie faktura tego stroju. To w poprzedni strój wyglądał faktycznie taka trochę taki coś między zbroją a kostiumem kąpielowym. Przy czym właśnie ten nowy strój wygląda faktycznie jak coś, co może nosić wojowniczka jeszcze, jak jej się doda oczywiście uzbrojenie i tę pelerynę i w ogóle, także no fajnie się to komponuje. A przy tym nie porzuca jak gdyby poprzedniego stroju, jest ewidentną ewolucją tego, co wcześniej nosiła. Ale nie ma gwiazdek już niestety. Wiem jeszcze, co było ciekawe w tym komiksie, to jak użyła lasso na samej sobie. To było dosyć fajnie pokazane. No, bo hot. Tak. Takie, tak, hot. Nie, no to nigdy nie pomyślałem, że ona w ogóle może użyć lasta na samej sobie, żeby od siebie samej wydusić prawdę. To nie miało jakby sensu, ale w sumie miało, więc... To już masę komiksów tak podsumowań w zasadzie. No dobra, przejdźmy w takim razie do kolegi z Ligi Sprawiedliwości, czyli Flasha. Ja nie czytałem Flasha. Nie czytałeś Flasha? Tak, dlatego że zapomniałem. Miałem masę komiksów przygotowanych do przeczytania na podcast dzisiaj i o Flashu zapomniałem. Pierwszy podcast, w którym ja przeczytałem wszystko z DC, a wy nie. A ja już przeczytałem wszystko, już nadrobiłem Aquamana, więc okej. Ale Flash kontynuuje bezpośrednio to, co działo się w Rebirth, w tym one-shocie DC Universe Rebirth. Mamy Barry'ego Allena, który praktycznie cały czas myśli o Wallim tylko i co się wydarzyło. No i na końcu chłopaki się dogadują i ogólnie ruszają w swoje strony, dogadują się, co będą robić dalej. No i to był taki fajny, wprowadzający zeszyt. Dla kogoś właśnie, kto nie czytał Flasha regularnie, to myślę, że fajna rzecz, bo bardzo szybko powiedział, kim jest Barry, kim jest Wally i o co chodzi. Tak, to mi się podobało. Nic na pewno specjalnego, nic mnie z kapci nie wyrzuciło, ale spełnił swoją rolę na pewno. I podobały mi się rysunki De Giomenico, czy jakoś tak się nazywa, który ma taką fajną, dynamiczną kreskę, która myślę, że do Flasha będzie bardzo dobrze pasować. Odcinek, w którym masakrujemy nazwiska artystów. Ten komiks miał fragmenty nawet z tego Rebirth, które się pojawiło dosłownie. Przepraszam, Di Gian Domenico, o tak się nazywa. Sprawdziłem, już nie będzie szary, więc... Były fragmenty z Rebirth, bezpośrednio, no, słowo w słowo, to spotkanie Barego. Wyciągnięcie Wally'ego przede wszystkim. Tak, i to wyciągnięcie. Ja powiem tak, jak zacząłem czytać ten komiks, to na początku mi się nie podobał. Miałem wrażenie, że skręcamy do tego, co było w New 52, gdzie po dwóch zeszytach odłożyłem to. Natomiast i tak nie za bardzo wiedziałem, chwila, przecież tak ważna rzecz się stała, w którą stronę to idzie. No ale po gdzieś ilu, trzech, czterech stronach faktycznie doszło do tego spotkania i później ono już fajnie poszło na zasadzie idź do Batmana i pogadaj z nim o tym, chociaż on już pewnie nad tym pracuje. I przybiegłem do Batmana, Wally miał rację, Batman już nad tym pracował. Jest bardzo fajnie zarysowana w ogóle relacja Flasha z Batmanem, bo tak. Jest powiedziane, że Flash strasznie szanuje Batmana, bo nie jest dla niego detektywem, znaczy Batman dla Flasha nie jest detektywem, tylko naukowcem, tak jak on, i że mają podobne metody tak. Tak, dochodzenia i nazwał go wręcz rzeczy. Kindred Spirits dosłownie Batmana właśnie pod tym względem. Tak, tak, tak właśnie. I to widać. I w zasadzie praktycznie przez całą tą scenkę ze sobą nie rozmawiają. Mamy tylko monolog Flasha, który tak podziwia Batmana. I na końcu Batman mówi, no będziemy nad tym pracować razem. No i Barry jest taki szczęśliwy. Jej! Ale podoba mi się też ten cały motyw jego, ten taki podwójny, ten splash page, kiedy masz... Chociaż to był splash page, chyba nie jestem pewien. W każdym razie ten, gdzie masz z jednej strony biegnącego Barry'ego, z drugiej Wally'ego i ta przeplatana narracja, kiedy Wally mówi, że Barry znowu mnie uratował, dał mi kolejną szansę na to najlepsze życie, jakie mogłem sobie wyobrazić, na co Barry mówi coś bardzo ciekawego, że Wally myśli, że ja go uratowałem i to się przeplata, ale tak naprawdę to jakby on uratował mnie, bo on mi przypomniał, on mi pokazał jakby co straciłem w życiu, czego nie wiem, i to bardzo fajnie zagrało. Ej, no to ludzie, brzmi zajebiście, ja muszę sięgnąć po ten zeszyt teraz.
Nie, no warto, warto sprawdzić, mówię, no całkiem sympatycznie się to czytało. Szczególnie, że ja nigdy nie byłem fanem Flasha, w ogóle mnie ta postać nigdy nie interesowała, a ten zawsze przeczytałem z zainteresowaniem. No i oczywiście rzecz, którą przeczytałem w zasadzie w ostatniej chwili, czyli Aquaman Rebirth. I w takim razie zacznę z krótkimi wrażeniami, a fajnie, że to jest dalej klasyczny Aquaman. Trochę się bałem, że w związku z tym, oczywiście materiały graficzne na początku tego nie sugerowały, ale i tak się trochę bałem, że zamienią go w tego filmowego, takiego edgy Aquamana, który się ma tatuaże i w ogóle z hakiem zamiast ręki w ogóle, bo wszyscy się śmieją z Aquamana, więc zrobimy extreme Aquamana, ale nie, to jest klasyczny Aquaman, ma fajny strój, bardzo mi się podoba jego strój i bardziej nawet ten chyba niż z New 52. Nie różni się dużo oczywiście, ale szczegóły typu nie ma żadnego głupowego naszyjnika, nic w tym stylu. No to w zasadzie cały zeszyt jest o tym, że Aquaman jest zajebisty. I to jest, można by tak go zatytułować. Aquaman jest zajebisty, serio. I ludzie go nie rozumieją. A ludzie go nie rozumieją i ogólnie wierzą w jakieś mity o nim, które nie są prawdziwe. A cały zeszyt mam pokazany, jak Aquaman walczy z jakimiś dinozaurami w wodzie czy coś. Więc no, jako introdukcja postaci na pewno dawał radę, więc na pewno sprawdzę dalej, o co chodzi. No bo Aquaman jest fajny, myślę, że to jest postać z dużym potencjałem. Jeśli będzie dobrze pisany, to może być naprawdę fajny. Aquaman wcale nie gada z rybami, chłopaki. Wcale nie. To jest telepatyczne połączenie. Mam wrażenie, że ten komiks był napisany trochę dla takich ludzi jak ja, którzy nie śledzą tego. To było takie wielkie... Właśnie taka introdukcja właśnie, taka ekspozycja, patrzcie kim jest Aquaman, jeżeli nie śledziliście losów Aquamana, to tu wam dokładnie napiszemy kim on jest, skąd się wziął, to znaczy no znałem podstawy o latarniku i królowej i tak dalej, no ale tutaj napisano więcej, właśnie odnieśli się do tego całego gadania z rybami, bo oczywiście to jest ten cały czas idący wszędzie dowcip, więc mi się ten komiks bardzo podobał, dlatego że chyba temu ma służyć Rebirth, żebym taki ja mógł sięgnąć po Aquaman i czytać i wiedzieć o co chodzi, a jak nie to mi na szybko powiedzą o co chodzi, więc uważam, że jako jedynka z Rebirth absolutnie spełnia swoje zdanie, więc mi się to bardzo podobało. Podobało mi się też to, że narrację prowadził Black Manta przez cały zeszyt i nie wiedzieliśmy, chyba dałem spoiler za duży. Spoko, zaznaczymy, że są spoilery. Podobało mi się właśnie jego przedstawienie i jego taka nowa wersja, która jest też bardzo klasyczna. I jestem ciekaw właśnie, jak to będzie kontynuowane w głównej serii Aquamana. Aczkolwiek ja byłem troszeczkę zmęczony tym, dlatego że to jest troszeczkę to samo, co było na początku New 52, gdzie hej, Aquaman wcale nie gada z rybami, chłopaki, jest zajebisty, naprawdę, uwierzcie, kupujcie nasze zeszyty. I tak ja już jestem tym zmęczony, dlatego że co jakiś czas DC próbuje, czuję potrzebę strasznie zaznaczyć, jak to Aquaman jest świetny, bo ludzie wciąż myślą, że jest beznadziejny i bezużyteczny i jeździ tylko na konikach wodnych. No ale ja tak naprawdę myślałem. Morski. Ale że widzisz, tylko że no to z drugiej strony troszeczkę tak osłabia ten bohater, bo jeżeli tak, ty myślałeś w ten sposób, ale jeżeli byś zaczął czytać Aquamana i czytałbyś go regularnie, to by ci po jakimś czasie to zaczęło męczyć, takie ciągłe przekonywanie, że hej, Aquaman jest no fajny. Tak. Ale z drugiej strony, jeżeli jestem nową osobą, która ma po to sięgnąć, to jeżeli czytam i jest wytłumaczenie jakieś tam, że on w sumie nie gada z rybami, tylko coś tam i jest do tego takie odniesienie, a to faktycznie zawsze mnie w jakiś sposób bawiło, no to nie wiem, wydaje mi się, że właśnie to jest tworzone dla nowych czytelników. Faktycznie może ktoś, kto czytał regularnie, niekoniecznie, ale ktoś, kto dalej uważał, że to był żart. No bo jednak pomimo tego, że słyszałem, że New 52 jakoś przebiło się i pokazało, że Aquaman jest fajny, to jednak dalej generalnie funkcjonuje trochę jako żart. No bo jak Jones przestał to pisać, to wszyscy przestali to czytać, więc... Ale jak moment wrócił do żartu, który gada z rybami, więc... Może trzeba o tym przypominać czasami, że tak nie jest do końca? Wiesz co, ja uważam, że DC powinno przestać cały czas gadać o tym, że o, Aquaman nie gada z rybami, tylko przyznać, że on do cholery gada z rybami. Bo gdybym ja miał telepatyczne połączenie z moim kotem i nie manipulowałbym nim po prostu swoim umysłem, a jedynie bym go zmuszał do czegoś, czy zachęcał do czegoś, a nie była to właśnie manipulacja, to gadałbym z moim kotem. Okej? Okay? To nie byłaby rozmowa werbalna, ale to by była rozmowa. No i nikt by nie mówił, ale beka, zobacz, gada ze swoim kotem telepatycznie, tylko by wszyscy by stwierdzili, wow, zajebiste. I więc też się zgodzę z tym, że też nie czaję, czemu oni nie
No, nie wyciągnął tego na pierwszy plan tak naprawdę. No właśnie. Bo klimat się trochę zmienił wokół komiksów, więc śmiało można robić postać, która jest jaka jest i wyciągnąć te wszystkie klasyczne elementy na pierwszy plan i się wcale nie wstydzić tego. Myślę, że spokojnie to by znalazło swoich fanów. Szczególnie, że... bardziej jeśli, wiesz, no. Można gadać z rybami albo wołać żółwie na pomoc, żeby zatkały dziurę w statku czy coś w tym stylu, a jednocześnie robić fajne rzeczy, no i jednocześnie być badassowym bohaterem. Nie? Poza tym to nie są tylko ryby, to są wszystkie morskie bestie, wszystkie... Wiem, wiesz, krakena, wszystkie krakeny, wszystkie gigantyczne ośmiornice, meduzy, wielkie rekiny i tak dalej, Cthulhu czy coś w tym stylu. Więc no, myślę, że nie ma się czego wstydzić, przyznać, po prostu Aquaman gada z rybami. Fuck you. Dobra, w takim razie tyle, jeśli chodzi o DC Rebirth. Chyba nam nic nie zostało już, prawda? O ile dobrze pamiętam. No i czekamy oczywiście na kolejne zeszyty. Na razie ogólnie, jakbyście na razie ogólnie ocenili poziom Rebirth tej inicjatywy, bazując na tych zeszytach, które się pojawiły do tej pory. Robi dokładnie to, co planowało. I tyle. Jak gdyby planowało, jak gdyby zapewnić starych czytelników, że tak, to jest stare uniwersum DC, możecie wrócić do czytania. I miało zachęcić nowych. I jak tu słyszę po reakcjach Oscara, jak gdyby oba zadania spełnia. Więc ja jestem jak najbardziej zadowolony. Nic do dodania tutaj. No mi się wydaje, że właśnie, że jako właśnie z Oscarem mniej zaangażowani czytelnicy, chyba nam się nawet bardziej te zeszyty podobają niż tobie, więc chyba o to chodziło. A jednocześnie w paru przypadkach właśnie widzę większy entuzjazm, kiedy coś starego wraca u ciebie, więc no faktycznie, póki co daje to radę. No i przejdźmy sobie w takim razie do dwóch pozycji, również związanych z DC, które są, tak jak omawiane w poprzednim odcinku Future Quest, alternatywnymi, powiedzmy, wizjami odnośnie uniwersum Hanna-Barbera. Więc zacznijmy od tego mniej udanego, powiedzmy, od tej mniej udanej pozycji, czyli Scooby Apocalypse. I teraz przyznam się szczerze, że strasznie mi się ten pomysł podobał, jak zobaczyłem tę grafikę Jima Lee, gdzie mieliśmy trochę zmienione postacie znane z klasycznego Scooby-Doo, gdzie one wyglądały inaczej. Poza tym to się nazywa Scooby Apocalypse, więc zacząłem się zastanawiać, co to za apokalipsa i o co chodzi. Tyle, że to było fajne, dopóki nie wziąłem komiksu do ręki, nie zacząłem go czytać, bo błyskawicznie zrobił się przeraźliwie nudny po prostu. Postacie były tak nieciekawe, że po krótkim zapoznaniu się z nimi zupełnie straciłem zainteresowanie, więc odłożyłem ten zeszyt w zasadzie w połowie, przekartkowałem go tylko do końca i zobaczyłem, że na końcu się pojawią jakieś potwory i stwierdziłem, że może wrócę do tego, jak pojawi się drugi zeszyt, może, ale nie bardzo. I ten zeszyt faktycznie wygląda, bo jaka jest geneza w ogóle tego tytułu? Geneza jest taka, że Jim Lee stworzył tę grafikę, a potem ktoś dopisał po prostu całą resztę do tego i to tak wygląda. Po prostu nie widzę w tym żadnej spójnej wizji, ani jakiegoś naprawdę ciekawego pomysłu, poza tym, żeby wziąć postacie ze Scooby-Doo i zrobić z nimi coś innego. Bo w zasadzie czytając ten komiks, te pierwsze strony, nie miałem zielonego pojęcia, o co chodzi z jakąś apokalipsą, kim są te postacie i w jakim miejscu są w ogóle. A ja, szczerze mówiąc, lubiłem z klasycznego Scooby-Doo, mimo że wiadomo, że to było głupie i powtarzalne, ale miało to swój urok. Tutaj niestety nie zrobiono z tym nic ciekawego, więc... I z tego co wiem, tutaj moi rozmówcy również zakończyli lekturę w podobnym miejscu. Dlaczego? Ja jestem strasznie zawiedziony, dlatego że to pisze jeden z moich ulubionych duetów scenarzystów, czyli Keith Giffen i DeMatteis, którzy pisali m.in. tą klasyczną serię Justice League International, którą ja bardzo lubię. I piszą też świetne Justice League 3001. I ten komiks zwyczajnie jest... Aktywy. Kompletnie nie kupuję tego, jestem kompletnie zdezorientowany podczas czytania. Kreska Howarda Portera nie pomaga, dlatego że... No jeśli chciałbyś sprzedać taki pomysł jak, wiesz, Scooby Apocalypse, przydałby się mimo wszystko ktoś, myślę o innej stylistyce. Myślę, że Howard Porter najlepiej się sprawdza w komiksach superbohaterskich, gdzie ci superbohaterowie już są znani. Jeżeli nie potrafię tego oddać, ale jego kreska jest taka bardzo... No, nas uroczo brzydka, gdzie jest bardzo urocza, ale jest równocześnie dosyć szpetna, jeżeli się popatrzysz na nią tak, bo troszeczkę z boku. I nie, miałem bardzo negatywne odczucia. Prawdopodobnie wrócę do tego zeszytu, ale po prostu doczytałem tak 5-6 stron i stwierdziłem, że mam lepsze komiksy do przeczytania. Zrezygnowałem.
Ja po prostu czytając wszystko inne zostawiłem sobie Scooby na koniec, a potem stwierdziłem, że jakoś mnie to wyjątkowo nie interesuje i z tego co mówicie nic nie straciłem, więc... Kompletnie. No to zajmijmy się w takim, zajmijmy się w takim razie tym lepszym zeszytem, czyli Wookiee Raceland. I to jest z kolei pewna alternatywna wizja znanej kreskówki. Pamiętam, że ją oglądałem namiętnie pod tytułem Wookiee Racers, gdzie mieliśmy taki szalony wyścig z bardzo kolorowymi, fajnymi postaciami, który tutaj został przerobiony na coś w stylu Mad Maxa. mamy postapokaliptyczną, radioaktywną, znaczy postapokaliptyczną przyszłość, jakiś radioaktywny wasteland, gdzie mamy jakieś zmutowane potwory i no i tłum kierowców w swoich maszynach, które wyglądają właśnie jakby się urwały po prostu z planu Mad Maxa. I muszę powiedzieć, że sam komiks mi się całkiem podobał. Podoba mi się na razie idea tego wyścigu. Nie wiem za bardzo, o co w nim chodzi na razie. I cała narracja jest ciut chaotyczna na początku, bo skacza sobie w zasadzie po trzech różnych czasach. A potem się na szczęście zbiega wszystko i zbiega się w taki sposób, że w zasadzie no, niezbyt satysfakcjonujący sposób, no bo mamy w tym zeszycie po prostu jeden jakiś tam wyścig, który się kończy tak, że jedna z uczestniczek wygrywa i tyle. A poza tym mamy jeszcze też... Tak, w takiej bardzo seksownej wersji, tak by the way. I mamy bójkę w barze i to jest to wszystko, co się dzieje w zasadzie w tym zeszycie, tylko po prostu on jest tak pocięty, że się wydaje, że jest tego więcej. Natomiast no, jak na pierwszą numer jest spoko, całkiem fajnie. Po prostu nie tyle sam komiks, powiedzmy, mnie użył, czy fabuła, czy nawet postacie, ale wiadomo, stylistyka i to, w jaki sposób stworzono ten świat. Więc o tym świecie bym się chętnie jeszcze dowiedział więcej. Właśnie ten klimat jest rewelacyjny. Ja jestem w ogóle wielkim fanem, mam jakieś dziwne, nie wiem, jakieś dziwne zauroczenie końcami świata, w sensie nie samą wizją postapokaliptyczną, ale co w tym komiksie jest pokazane, sam moment, kiedy ten świat się kończy, kiedy są jakieś powodzie, trzęsienia ziemi, wszystko generalnie ginie. No to polecam ci Ultimatum, bardzo dobra lektura, spodoba ci się. Ostatecznym końcu świata. W każdym razie i tutaj masz to przeniesienie na te pustkowia, kiedy jest ten wielki wyścig, w którym tajemnicza istota wydaje się boska, mówi im, kto wygra wyścig, idzie do utopii, idzie do miejsca, które przetrwało, a cała reszta zdycha i ścigajcie się. A jak nie, to wracacie do tego świata, który umarł. Więc to jest generalnie cały zabieg. Co mnie najbardziej rozwaliło, to że jak się nazywa ten bohater z psem? Dick Dastardly i Muttley. Tak, więc oni dalej robią dokładnie to samo, co w kreskówce. Ja myślałem, że to będzie zrobione w jakiś inny sposób, ale nie. Oni zawsze z jakiegoś powodu są przed całą... To nie ma żadnego sensu, jeżeli ja stanowisz. Bo oni są w stanie wyprzedzić grubo wszystkich innych po to, żeby się zatrzymać i zrobić jakiś trik, który miałby, nie wiem, zawalić lawinę, w tym wypadku wypuścić wielkie krwiożercze robale na resztę, żeby pojechać dalej. To jak zastanowisz się, nie ma to sensu, skoro są w stanie tak bardzo wyprzedzić wszystkich w tym momencie. Ale to jest duch kreskówki zachowany, po prostu zmieniamy lawinę na właśnie krwiożercze robale, a reszta jest tak samo. Co innego miałbyś robić, jak się nazywasz Dick Dastardly? Tak. Podoba mi się to, że zachowali wszystkie te imiona. Jak gdyby Penelopa Pitstop, Red Max, Sergeant Blast i Private Mikli, który tak. W ogóle jest trans w tej wersji. Tak. Masz tego nazistowskiego Red Barona, który cały właśnie czas mówi, właśnie to mi się tak troszeczkę jest... nie podobało. To było mi się takie to podobało. To było takie troszkę... okej. Okay. No, mi się podobało, to wygląda jak Dr. Satan po prostu, tak. Droga zombie. To było super. Ale najbardziej mi się podobał Peter Perfect, który jest takim takim bucem kompletnym, znaczy takim... właśnie takim on zawsze taki lame był. Guy maksymalnie. No właśnie to było... Znaczy w kreskówce się to aż tak nie przeszkadzało, tam wszyscy byli trochę właśnie tacy... ugrzecznieni, ale tutaj on się właśnie na tym tle bardziej wyróżnia. To mi się bardzo podobało. W kreskówce ich samochody też mówiły? Nie. No właśnie nie mówiły. To mają AI, które to wszystkie mówi. Samochody mają AI i to jest rewelacyjne, jak właśnie na styl jego samochód mówi, o Jezu, mam tego lame kierowcę i tego debilnego psa. W ogóle na co mnie życie skazało?
To jest dla mnie rewelacyjne i tak samo ten samochód właśnie... No bo wiesz... wciągnij mnie jak zacznę krzyczeć, ale ty zawsze krzyczysz. Ale to jest fajne, bo samochód Dicka właśnie się nazywa Mean Machine, więc tak. Jaki ma być? Tak. Ale chciałem wam powiedzieć, bo chyba jest coś, czego nie załapaliście. W kreskówce była postać, która nigdy się nie pojawiała announcer, on screen, tak. Czyli The Announcer, czyli ten, no, który czyli zapowiadał tutaj, wszystkie tak. wyścigi tak, i tak dalej. I ta wielka maszyna, która ma boskie moce, to właśnie nazywa się The Announcer. Tak. I kiedy czytasz ten komiks i znasz kreskówkę, to w głowie po prostu słyszysz ten głos, prawda? The most luckiest racers of them all i tak dalej. Nie, wiesz co, jest problem taki, że wszystkie postacie z oryginalnej animacji były takimi maksymalnymi stereotypami i one były takimi stereotypami humorystycznymi. Więc był, wiesz, gościu, który jest wojskowym, takim... Był Dick Duster. Jaskiniowcy był. Jaskiniowiec, był redneck z niedźwiedziem, który też jest tutaj. No to jest rewelacyjne. I... Była taka ekipa z horroru, pamiętam. Tak, tak, The Gruesome Twosome. Tak. wiesz co, oni wzięli jak gdyby te wszystkie kolorowe postacie, które są wszystkie zbudowane na jakichś kretyńskich stereotypach. Albo z popkultury, albo wręcz wiesz, miejscami to takie regionalne wręcz stereotypy, jak właśnie ten redneck z niedźwiedziem. I postanowili je jako, jakby to zrobić, żeby takie postacie mogłyby istnieć i w jakim świecie. I to jest interesujące na razie, ale jestem ciekaw, czy to się zrobi w pewnym momencie męczące. To takie połączenie tego kiczu z kreskówki dla dzieci, bo to są postacie ewidentnie stworzone dla dzieci. Z tym takim super turbo edgy hardcore postapo. Ten komiks będzie potrzebował jakiegoś twistu, bo no nie będziemy chyba czytać każdego odcinka o tym, jak się ścigają i Dick Duster robi teraz haha, teraz zmienię znaki i pojadę tam, gdzie są ruchome piaski, haha, i potem mu to wybuchnie w twarz. Znaczy to było w bajce dla dzieci działało, natomiast tutaj wydaje mi się, że początek był fajny, bo ten duch tej kreskówki jakby został zachowany w tych innych realiach, ale będzie potrzebny jakiś twist, będzie potrzeba jakaś zmiana. Ta fabuła nie może opierać się na ciągłych wyścigach, bo będzie to nudne. Spoiler, utopia tak naprawdę nie istnieje. Wow. The cake is a lie. Ale jest jedna rzecz, która mi się podobała, bo podobała mi się relacja między Private Meekly i między Red Maxem. Bo Private Meekly jest trans właśnie, co zmieniono tutaj w tej wersji. Znaczy zmieniono, on się sam zmienił. Natomiast Red Max jest no, wściekłym nazistą z jakiegoś powodu, chociaż ma motyw pierwszej wojny światowej. No ale okej, okay, jest wściekłym nazistą. On mówi, że to Führer do nich mówi. Tak. Podobało mi się to, że te postacie potrafią ze sobą kooperować. Pomimo tego, że no, obie są tak robione maksymalnie prawie karykaturalnie, tak, prawie tak samo karykaturalnie jak w kreskówce, co też jest trochę imponujące. Ja bardzo lubię historie i w ogóle takie opowieści, w których bohaterowie o jak gdyby zupełnie, wyznających zupełnie inne wartości, jakoś to pokonują i potrafią ze sobą współpracować. To jest jeden z powodów, dla których Green Arrow, Green Lantern jest jednym z moich ulubionych komiksów, nie ulubionym, czy coś w tym stylu. I tutaj to było dziwne, ale ta mała relacja międzyludzka pomiędzy militarystyczną kobietą trans i wściekłym nazistą z motywem pierwszej wojny światowej, co nie ma sensu ponownie, jakoś ze sobą współpracują pomimo oczywistych różnic i takiej ukrytej nienawiści do siebie. Jakie piękne w ogóle zakończenie, po prostu współpraca ponad podziałami. Dobra, na tym myślę zakończymy nasze polecanki komiksowe. Przepraszamy wszystkich fanboyów, wszystkie fangirls i wszystkich fanboyów Marvela, ale no niestety taki tydzień, że po prostu DC wydaje jak szalone. I myślę, że w wynikach sprzedaży prawdopodobnie całkiem nieźle sobie będą radzić po tym miesiącu, biorąc pod uwagę ile jedynek wypuścili. Marvel zdaje się wyszły jakieś tam pojedyncze rzeczy z Civil War 2, ale to o tym sobie pomówimy za tydzień, jak wyjdą pewnie kolejne. A w zasadzie zeszytowi rzeczy też nic aż tak ważnego, zdaje się nie wychodziło żadnych jedynek, nic takiego. Także zostawimy sobie te kolejne rzeczy na przyszły tydzień i w tym momencie się pożegnam. Oczywiście czekamy na wasze opinie, dajcie znać przede wszystkim co sądzicie o tych alternatywnych uniwersach, może o jakimś byście chcieli jeszcze posłuchać, czekamy na wasze komentarze. A my się tymczasem pożegnamy, ze mną był jak co tydzień Adam Antolski, Uncle Mruwa. Hej wszystkim. I Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć. I widzimy się przy okazji kolejnego odcinka. Na razie.